started jumping, what a day. Swear to God I need it, now I can't afford to wait. I just had a fan hit me up from Kuwait. Told him this would happen and we not a minute late. Seen him down. Sprawdź najnowszą kolekcję na środowiskomiejskie.pl. Ponownie na kolejnej zadymie przed Prime MMA 8. Zanim zaczniemy, powiem o sponsorach dwa słowa. Oficjalny bookmacher TotalBet, HotPay, system płatności, Sportmasters, sponsor techniczny, środowisko miejskie, dostarcza odzież dla zawodników, MGN, najlepsze suple, Super Express, patron medialny, zoodoptuj.pl i bilety na galę w studio Polsat. 2400, i to jest ważne, bo gdzieś widziałem informację 1600, 2400 w Warszawie. I możecie kupować oczywiście na stronie primemma.tv lub za pośrednictwem Eventim. Zapraszamy do zakupu pay-per-view, gala już 13 kwietnia. Jeżeli chodzi o TotalBet, to jeszcze wspomnę, że jeżeli macie 18 lat, możecie skorzystać z wyjątkowej oferty naszego sponsora TotalBet. 3 zakłady bez ryzyka do 111 zł każdy. Podczas rejestracji wystarczy poddać hasło Prime. Środowisko miejskie z kodem Prime, 15% rabatu na zakupy w sklepie środowiskomiejskie.pl. I MGN, skorzystaj z najlepszych suplementów na rynku. Używając kodu Prime MMA otrzymujesz 20% rabatu. Moi drodzy, dzisiaj troszeczkę w innej formule, ponieważ nie jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na stronie Prime MMA TV. Zobaczymy, jak będzie z frekwencją i z zainteresowaniem. A dzisiaj moimi i waszymi gośćmi jest długo wyczekiwany Kaczor BRS. Aby się wiodło. Jego przeciwnik Jaś Kapela. Dobry wieczór państwu. Oraz Paramaxil, który zawalczy z Olejnikiem. Siema, siema. No, ale to jest jakieś nieporozumienie. Ja się z Paramaxilem miałem bić, a nie z tym jakimś ten... No więc zacznijmy od tego, panowie, bo jest przede wszystkim tutaj jest ten... Poczekaj, Michał, ja diagonalny system. Jak wy się czujecie ze zmianą zawodników, Jasiek? Nie, no bo ja się zgodziłem, znaczy nie zgodziłem się, znaczy zgodziłem się, że... Bo on mówi, że za darmo się będzie ze mną bił, no to ja powiedziałem, że jak mi odda całe honorarium, to ja mogę się z nim bić, ale jak Słuchaj, nie... czekaj, poczekaj. Nie, to nie. Czekaj, Małgośka, poczekaj. Do dzisiaj mi się nie goi, jak na Pigalaku dostałeś tam kurwa w zęby, to do, nie wiem, jadem plujesz jakimś czy coś, to dzisiaj mi się rana nie zagoiła. Nie opiniasz, że się... Słuchaj, Małgośka, ale ty... Petruszko. Małgośka, podeszłaś do mnie kurwa z boku... Nawet cię w snach nie miałem, że się z tobą będę bił. Dojebałeś do pieca, zostaniesz to, rozjebany, się, kamień na szyję, skaczesz z mostu i wypierdalasz, kurwa.
Tyle, Małgoszka, no to ty sama zaczęłaś, kurwa, miasta, trzeba skończyć z tobą, kurwa, i tyle. O ja, to ty się spodziewałeś, że będziesz mnie obrażał. Te okularki będziesz do końca życia sobie nosił. Mnie obrażał, do końca życia te okularki sobie będziesz nosił, kurwa. Jak mnie obrażasz, i na wózeczku typie, ile ty masz lat? 9? Mniej niż ty, baranie, kurwa. A patrz, no jak właśnie, ty wyglądasz. To mnie, panie Janie. I ten szaliczek, nie, kurwa. Zaraz, ten szaliczek zaraz zdejmiesz, kurwa. Za twoje kureckie zachowanie, bo nie będziesz mi to obrażał w frajerze, kurwa. To sam się, sam siebie obrażasz, bo ukradłeś jakieś krzaki. Ale Niunio, Niunio, wyrzucili z tego klubu. Co za winkla, kurwa, wyskoczył, kurwa, z nienacka, z jakąś szmatą. I opowiedz o tym, jak cię wyrzucili z własnego miasta i nie możesz tam się pojawić. Niunio, jak ja mieszkam w Przemyślu, to by się coś popierdoliło w głowie chyba, kurwa. Mieszkasz. W dupie mieszkam. Zamykasz, no właśnie, chyba w Niunio, ja własnej mieszkasz, bo mieszkam nawet nie zauważyłeś. To chyba masz info, kurwa, nie wiem, z pornusa jakiegoś, kurwa. Wszyscy mi piszą, że po prostu nie macie w mieście, nikt Niuniu, nie widział, ty rozmawiasz, bo u wszystkich masz długi z MFR-em, w ogóle masz pozdrowienia od ziomu. Kto pigalaki, z pigalaka narkomani ci to mówią? Czy kto ci to mówi? Jedynym narkomanem tam, tutaj jesteś kurwa, ty. Tam, gdzie mefedron kupujesz, kto ci to powiedział, kurwa? No chyba Niuniu, więcej kupiłeś mefedronów, kurwa. Bo nie umiesz się kulturalnie wyjaśnić. No to Przemyśla, okej? Okay? Jak po, chyba, że na wózeczku. Ja nie mam gdzie jeździć. Biorę cię na PKP na wózku. Wyślij selfie, jak kurwa, byłeś w Przemyślu. Poproszę selfie z rynku w Przemyślu. Zobaczymy. Nie, kurwa, dobra, nie ma sprawy, kurwa. No to czekam. Dobrze, ale przyjedziesz tam? A po chuj, mam jechać do Przemyśla, tam żeby, nic nie ma. Kurwa, ci pokażę parę ciemnych kamienic, co? Czego się śmiesz, jak baran? Ha, ha, hi, ha, ha. Się śmieje, Małgośka, ja ty się nie śmiesz, to jest sztuczny śmiech, kurwa. Przyjedź, pokażę ci parę kamienic i zobaczymy, ja kurwa. Co robić, mam, żeby do Przemyśla jeździć? To jest Małgosia, Przemyśla, skąd, jest skąd, masz jakieś kanały, w którymi ten pływasz? Skądko? Zobaczymy, kurwa, zobaczymy kaczątka jeszcze dzisiaj, zobaczysz kaczątka. No, i zobaczysz, czekam, kurwa, na tej gali kaczątka, kurwa. Bo zobaczysz, z jakąś szmatą tu wyleciałeś za winkla, jak ciemno było, myślisz, że zabłyszczysz, kurwa? Ty wyleciałeś z rynku, tak mnie walnąłeś, że nawet nie poczułem. No tak się przymierzałeś. Dobrze. O, trzy razy, ale go walny i tak po jeszcze, prostu ten. Jeszcze kamień przy szyi, tak, będziesz, pełkę kamień przy szyi jeszcze tak, będziesz tak miał. Jesteś, kurwa, tam, tak jestem, taki, zobaczysz, taki z ciebie twój dzielek. Niunio kolorowy, tak, zobaczysz. Tak. Idź jak będziesz z kamieniem przy szyi. Z meczetą na teledysku, bo... Mi na ciebie nie trzeba maczety. Nie trzeba mi maczety na ciebie. Nie trzeba. Panowie, myślę, że to już niedługo, bo to 13 kwietnia za moment. Już za parę dni, a jeszcze dzisiaj za paręnaście. Kurwa dopadnę, zobaczysz. O, czekam. Dobrze, poczekasz, kurwa, za chwilę. Napisz się. Chociaż tak boleć nie będzie, jak się napije. No, dobra. Nie czuli. Chciałem powiedzieć tutaj do obsługi tylko technicznej, że dużo osób dostaje od nich komunikat, że transmisja przycina i że są lagi. I pytanie jest, co z tym możemy zrobić? Lagi to po prostu kaczoj był kocze. Ekipa mówi, że pracuje nad tym. Więc Jasiek, odpowiedz. Zadowolony ze zmiany przeciwnika? Ja się na nic nie zgodziłem. Nie, jeszcze żadnego aneksu nie widziałem. Jak on odda wszystkie pieniądze, tak jak mówił, bo za darmo mówił, ma się ze mną bić, to czyli, tak nadamy. Czyli odpowiadając, nie jesteś zadowolony. Chłopie, masz swoją garzę. To dobra, jak jesteś taki pazerny na pieniądze, to umawiamy się, kurwa, kto wygrywa, bierze wszystko i chuj. Jesteś, a ja ci wpierdolę tu nie, za darmo. No to jest dobra propozycja. Ja ci tu wpierdolę zaraz za darmo, nie ma problemu, dotrzymam słowa, ale kto wygra, kurwa, na gali, oddaje wszystko. Spisują tu umowę, bo ty, kurwa, gdzieś znikniesz gdzieś, kurwa, w melinie narkomańskiej i cię nie będzie ciężko namierzyć. Podpisujemy, kurwa, jakąś umowę. Nie, no, i kto wygra, zawija wszystko. No ty gadałeś, że... No to ja gadałem, dlatego dostaniesz zaraz na pizdę jeszcze raz i będzie, kurwa, znika la en voyage. Jaki problem? Zapraszam. Niunio, dobrze, okej. Okay. Mam komunikat też dla osób, które w tej chwili oglądają tę zadymę na żywo. Co jakiś czas na dole ekranu będą się pojawiać w pasku kody pay-per-view for free, które zgarniecie. Kto pierwszy, ten lepszy. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, co ile, bo to będzie puszczała osoba z reżyserki. Ale śledźcie i mówię, kto pierwszy, ten lepszy. Olejnik, gangsterze, widziałem dzisiaj... I gangsterze. Widziałem dzisiaj twój diss na Nitrozyniaka. Bardzo fajny, co? Nawet zadzwoniłem do niego i go spytałem, czy widział. Powiedział, że nie widział. Natomiast chciał ci przekazać, że według niego jesteś upośledzony. I, ale to prawda. To faja i tyle, cała Polska będzie tak się... Ale poczekaj, bo to nie wszystko, co chciał ci przekazać. Ja a to co, on nie może zadzwonić, kurwa, że sobie wysłannika jakiegoś szuka, zapisałem. Czy co, kurwa? Widać, jaką jest ciotą jebaną. Uwaga, cytuję. Dlaczego to mi lizał dupę przez tyle lat,
a teraz zakolegował się z moim... No to ja mam bardzo prostą odpowiedź. Dlatego, że jest zwykłą pałą i 3 razy miał się ze mną bić na fejmie, 3 razy odmówił mnie i po prostu się kurwa boi. Nie dał mi zarobić kilkuset koła tysięcy. To się nie boi takiego wielkiego olejnika. Paną, a ty tam zamknij mordę, bo zaraz do ciebie przejdę. Wymienili mi Jasia Kapelę na olejnika. To, to z deszczu podrydne. A ogólnie to czekaj, na drugiego kastana upośledzonego ruchowego. W tym momencie jeszcze chciałbym w ogóle podziękować za tą zmianę, bo w sumie tutaj można chociaż pogadać, bo w tych gladiatorach to troszkę jak w zwierzyńcu jakimś się czułem. Tutaj byś pizdę dostał. Trochę spokoju. Zamknij tą mordę, zaraz do ciebie dojdę. No i właśnie ja mówię tutaj, że było fajnie, że można pogadać, a ten tam się wpierdala. No macie walka. Tutaj przykład zwykłego no, kurwa, imbecyla. Typowego imbecyla. Zaraz do ciebie przyjdzie. Znowu siedział na tym klopie przez 50% czasu. Dobra, bo ja słuchajcie, ja zrobię jak nauczycie w szkole dziennikiem. I teraz tak, umówmy się, jak mówi... To mówi jedna osoba. Ale on okay? Nie mówi, ale może tak umówić para maksim. To nie wiem, kurwa, kto tam był kocze i co ty tam sobie słyszysz. Dobra, mówię, olejnik, dajesz, leci. Dobra, słuchaj. Ogólnie chodzi o to, że wiesz, ja mogę być w gladiatorach przy następnych galach, jako wiesz, jako ten najlepszy, ale jak tam będzie zachowany jakikolwiek, wiesz, jakakolwiek kultura, bo tam dla mnie są zwierzęta jebane z kamerzystą na czele, który jest zwykłym po prostu śmietnikiem i tak na niego czas jeszcze najdzie. Więc no, ja po prostu, wiesz, jak tam wchodzę, to po prostu oni muszą na baczność stać i czekać na pana, może na następnej gali po prostu tam pokażę kolejnym gladiatorom, jak to się robi, ale będę musiał jakąś selekcję zrobić. Na przykład ten głąb teraz jest odpowiednią osobą, która dostanie w pizdę na tej gali, bo no, spójrz na niego, kurwa. Tamto chuj, co ma się dziać, nie dzieje się, ale tutaj to po prostu mam osobę, która jest największym kurwą tak naprawdę w tej federacji i to powinien być wróg publiczny, kurwa, nie osoba, która tutaj siedzi. Ale zanim czekaj, kurwa, jeżeli ty, kurwa, mówisz, że on jest najgorszą kurwą, to ty sam się zaliczasz do tych kurew. Chuj wie, czy ty baba jesteś, czy ty chłop jesteś. Którą skancelować w internecie z tego względu, że siedzisz tutaj tylko i wyłącznie z mojej dobroci, że dam ci zarobić śmietniku zwykły. Idioto, miałem mieć walkę z pogoniony z internetu. Kurwa, słyszysz, co mówisz w ogóle? Zostałeś, kurwa, pogoniony za wpis, kurwa, z fejmu, za to, że niech ktoś rzuci kamień, kurwa, kto coś nie robił 14-latkom. Ty jesteś idioto, dla mnie zwykłą pałą, kurwa, którą powinno się pogonić idioto, za te zachowanie. Każdy nie wie, ile w tym ze mną chcą się bić, a z tobą nikt. Idioto, pierdolony. Kurwa, ja mam mordę taką kolejkę, ja mam zadowolę, że wiesz. Zostałem pogoniony, a później Pogzel do mnie dzwonił, że to wina Andrzeja i żeby mnie przywrócili tak naprawdę. To cię, kurwa, przywrócili, że kurwa teraz masz walkę dzięki mnie, że chcę z tobą walczyć i daje ci zarobić, więc dziękuj panu na kolana i dziękuj w tym momencie. Oj, olejnik, zobaczymy, kto będzie słuszko. Zobaczymy, kurwa, 2 treningi dziennie, zobaczymy. Dieta i chuj tam. Prawda, o Jezu, Jezu. Miałem się bić z kapelą, kretynie, więc co ty mówisz, że kurwa, dziękuj. Chłopi, ja mam tutaj, kurwa, dużo do gadania i gdybym nie zgodził się na to, że masz z kapelą bić, to byś w ogóle tutaj nie był, więc zamknij tą pizdę i masz... Tyle do gadania, jak będę chciał, rację, to cię tu nie będzie. Chłopie. Wiesz w ogóle w to, że jesteś tą Sigmą? Przecież ty jesteś, kurwa, taki odklejony olejnik. Wolę być, kurwa, Sigmą niż zwykłą kurwą jak ty. Jesteś cipą, nie Sigmą. A ty kurwą jebaną i tyle w temacie. Będę się ruchał. Para Maxi, jak ja tam, kurwa, nie chcę komentarza odnośnie tego wpisu, bo wiem, że ty nie mówiłeś już. No Bogzel do mnie dzwonił przed tą ostatnią aferą, w trakcie afery Spokojnie 222 i powiedział sorry, przywrócimy cię, to była decyzja Andrzeja. No ale Prime wyszedł wcześniej z propozycją, a potrzebowałem trochę, powiedzmy, kaski na ruchy, żeby rozkręcić swój content na streamach, no bo odbanowali mnie na Twitchu, no to jestem. Co, no żart nietrafiony, głupio zrobiłem, przepraszałem już za to, co jeszcze więcej mam zrobić, no. Nie widziałem nastrojów społecznych, nigdy w życiu nikogo nie skrzywdziłem, a Fame mnie wpierdolił do takiego wora, jakbym, kurwa... Ale nigdzie cię nie wpierdolił, po prostu to, co napisałeś, stary, było nieodpowiednie, czaisz, to było nieodpowiednie. Chodził i nastolatki wyrywał. I jaki, kurwa, mój koleżka kamerzysta, jak kamerzysta jest dla mnie zwykłym śmieciem, stary, co ty pierdolisz, kurwa. Lizałeś mu anusa tylko dlatego, żeby... Kurwa, ja nie jestem tobą, żeby komuś anusa lizać, kurwa, nie będę o takich tematach się tutaj wypowiadał, kurwa, bo mnie zaraz tutaj wykręci, kurwa, brzydzę tym tematem, kurwa, do pały. Kurwa, wiem, że tak lubisz, ale niestety co najwyżej Jasiek może ci ją opierdolić. Kaczor BRS. Siedzisz tak cicho, że... Aż... Słucham ciebie, słucham. Czekam na ciebie. Tak. Słuchaj, powiem szczerze, że przyjrzałem się trochę twojej twórczości teraz przed tym programem i muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, bo współpracujesz z takimi artystami, nagrałeś na featuringu muzykę z takimi artystami jak Peja, chociażby. Wiem, że był Dinks, Słoń, Youngman, chyba Kafar z Dixona. Dokładnie. To są osoby szanowane w środowisku. Tak jest. Czy to dla ciebie jest jakiś wyznacznik, czy nobilitacja tego, żeby to robić dalej? Cały czas to robię. Mhm. Cały czas to robię i jestem im bardzo za to wdzięczny, że miałem przyjemność się do nich dograć, a oni również do mnie się dograli. Dla mnie to jest zaszczyt.
prywatny i, mam, i cały czas idę tym torem, aczkolwiek mówię, tak, na ostatnim ambaransie wspomniałem, miałem duże problemy, kurwa, z różnymi używkami i alkoholem. Wychodzę z tego, jestem tutaj, wójciu wiecznie żył nie będzie, jestem tutaj na chwilę, żeby oznaczyć sobie na mojej mapie trzeźwości haczyk, tego, kurwa, tą panią zniszczyć, bo na papierze to chyba jest chłop, nie? To nie jest babka, nie? Żeby to później przypału nie było za tego, kurwa, śmiecia. Chcesz to sprawdzić? Nie chcę, kurwa. Chcę cię zniszczyć i to, dobra, zamknij mordę. I przepraszam, wróćmy do muzyki. Ale tak? Bardzo mi się podoba jeszcze taki paradoks ogromny, ponieważ ty bardzo emocjonalnie zareagowałeś ostatnio. Wiadomo dlaczego i o tym też porozmawiamy. Tak. I potem przepraszałeś za wulgaryzmy, których użyłeś. Wielokrotnie i podczas wywiadu. Bo tam słyszałem, że było ponad 70 kurek wrzuconych. Powiedział nie chuja. No mów. Czy miałeś okazję zobaczyć story Jasia Kapeli, który nagrał disa na ciebie? Nie miał okazji, bo mnie zablokował na Instagramie, bo to jest taki lew. Kolega mi coś pokazywał, ale żeśmy się uśmiali. No kurwa, każdy się będzie nagrywał, czy coś. No to on jest jakiś chory psychicznie, no przecież ja nie będę energii tracił na jakiegoś kurwa łba, nie? No co mi to? Ja mam fajne prywatne... Ja mam fajne prywatne... Ale nie wpierdalaj się, kurwa, jak ktoś rozmawia. Masz troszkę kultury w sobie? Chyba nie masz. Ja rozmawiam tutaj z prowadzącym. Zamknij pizdę na chwilę. Na chwileczkę, pizdę, utkaj tą pizdę brudną, kurwa. I myj półkę, bo kurwa do dzisiaj mam jadowite, kurwa, ręce, kurwa. To nie moja wina, że jesteś taki delikatny. Bo masz, kurwa, no zobaczysz, kurwa, jaki będę delikatny. Ale zamknij pizdę, dobrze? Na chwileczkę. No. Pizdę, bo nie mam prywatny. Kurwa, ja nie wiem, czy moje czuję takie wkurwienie siedząc przy nim. Serio, siedzę, czuję takie wkurwienie, bo mnie tak to, kurwa, irytuje, co on tu pierdolę. Normalnie, kurwa. Ale przy Jaśku? A kurwa, przecież tu nie ma nikogo innego. No tak? Siedzisz z nami przy stole jeszcze. No, ale on siedzi obok mnie, no. Zaszczyt, że przy mnie siedzisz, więc... Tak, zajebisty tutaj. Zaszczyt, kurwa, że chłop 40-letni mi... No ja się przynajmniej coś osiągnął, tylko Paweł pierdolę dla Sentino. Jest, kurwa, ja pierdolę. Przepraszam. Ale punchline poleciał, słyszałeś? Nie słyszałem, jeszcze raz. Że Jasiek, powtórz. Problem. No, że Jasiek coś przynajmniej osiągnął, a ty tylko Paweł opierdalasz dla Sentino. Kurwa, z tobą to najwyżej numery. To ty Paweł opierdalasz, chłopie, i w nacie... Kurwa, ale przecież to... ...od tego, kurwa. Ale co robisz, robisz Sentino siebie, w Berlinie, przyznaj się. To, kurwa, robiłem muzykę... Jak to rabiałeś, kurwa, po godzinach, no przyznaj się. To weź, chłopie, kurwa, ale zostaw to dla siebie i zachowuj się. W jaki sposób się dogadaliście, jak nie spotykałem w Berlinie? Kurwa, to, że ty się, chłopie, spotykasz... Dobra, kurwa. ...za pieniądze... Nie, teraz nie przeinaczaj w drugą stronę teraz, kurwa, Olejnik, bo wszyscy wiedzą, jaka jest prawda. Grać nutę, to nie znaczy, że, kurwa, ty byś zrobił tak, żebyś zrobił, żeby nie zapłacić, kurwa, albo cokolwiek, chłopie, ale kurwa... A ty, nie, kurwa, no, nie zrobisz wszystkiego za pieniądze, kurwa, jak reklamujesz skamy, kurwa, i ludzi, twoich widzów wpierdalasz na minę, wszystko zrobisz za pieniądze, prawda jest taka, jako jest. Żal ci dupę ściska, kurwa, że nagrałem... Ludzie, co? Reklamujesz cały czas, kurwa, skamy na swoim Instagramie, na stories, kupony, gdzie ludzie, kurwa, walą w chuja. Ja reklamuję coś nielegalnie, mówię coś... No tak, tak, reklamujesz regularnie profile, które są ściągane i znowu, no dnięty to nagrał o tobie materiał. A widziałem ten materiał. Kurwa, zrobisz za pieniądze. Drobny, jeżeli obejrzysz ten materiał, to zobaczysz, że nic nie zrobiłem, stary, to by wprowadziło kogokolwiek błąd, żebym kogokolwiek... Reklamowałeś profile, które są skamami, kurwa. Stary, nie, właśnie wszystko, nie. Dziwieczko, wszystko zrobisz. Masz jakieś prawa maxi konkretne? Ja zawsze wszystko to reklamuję. Reklamował profile, które były oparte na grze wirtualnej, gdzie tak naprawdę ktoś, kto przeprowadzał te gry, działał na zasadzie zbadaj element i podmieniał... podmieniał wyniki. I reklamowo dużo zarobił na tych kuponach, a prawda jest tak, i tam na tych profilach były reklamowane zwroty, że są tam zwroty i w momencie, kiedy poprosisz o zwrot, to przestają ci odpisywać. Jak piszesz z innego konta, to normalnie odpisują. No generalnie no, typowo reklamuje skam i cały czas to robi, ten proceder trwa u Olejnika, więc no wniosek jest prosty, no dziwka siedzi tam. Dziwką to jest to najwyżej ty, odniosę się do tego tak, że... Nigdy w życiu nie zareklamowałem czegoś nielegalnego. Nie zrobiłem... Tak samo nigdy nie robiłeś Paweł Sentino, no i wszyscy wiemy, no. Kurwa, skończ o tym... Ja bardzo przepraszam. To masz tu Jaśka, iść na zaplecze, opierdol mu. Bardzo przepraszam, ale proszę... Wracając do tematu... Demonizować opinia Pały. Każdy może robić Pały, jak ma ochotę i nie ma w tym nic... Zaraz tu pożygam, ja się zaraz pożygam, serio. Proszę swój kajek nie obrażać, nie ma, to jest praca jak każda i nie ma też nic w tym... Ja nie obrażam, tylko stwierdzam fakt po prostu, Olejniku. No takie doszły do mnie informacje. Widzę, że Kaczor kiwa głową, słuchając Jaśka. Wracając do tematu, nie wiem, czy obejrzałeś dokładnie tamten materiał i dokładnie na czym polegała współpraca to, że ja zareklamowałem coś i dana osoba mi mówiła inaczej, a jedna reklama na przykład na 30 okazała się, że ktoś coś źle zrobił, no to ja, jeżeli do tej reklamy chciałem, żeby ona
miała miejsce, wszystko, dowiadywałem się, że było wszystko okej, okay, tak? Tak, tak? A to, że ktoś później zrobił coś... Dobra, tak, zasłanianie się niewiedzą, kurwa, to już trzeba być kretynem. Ja wiem, że ty specjalnie grzeszysz inteligencją, no specjalnie nie grzeszysz inteligencją, no ale regularnie reklamujesz profile, które znikają, kurwa, i pojawiają się po czasie. Znowu reklamuję dany profil, bo spadł im profil. Dlaczego? Bo są skamem, kurwa. Regularnie to robisz. Jest dużo takich profili, które często do mnie po prostu wracają. Ludzie są zadowoleni, więc stary, po prostu to, co tu pierdolisz... Zadowoleni, że robisz ludzi w chuja, no i taka jest prawda. I jeżeli Fame... Ja nikogo nie zmuszam. Jeżeli Fame cię znowu zakontraktuje, to jest mega hipokryzja, nie? Nikogo nie zmuszam. Zawsze mówię, że jeżeli ktoś jest po prostu chętny, zainteresowany... No ja mogę wyjebać się na swoich widzów. Tak właśnie twierdzisz, nie? Ale kurwa, ty dasz mi dokończyć, czy będziesz mnie przekrzyczał? Odsyłam wszystkich do materiału Diendrisa. On robi dobrą robotę i nagrał o Oleniku film. Każdy sobie może to ocenić. No dobra, no, i zobaczą, zaprzeczał, kurwa, prawda, i robił kurwę z logiki. Zobaczył moje wiadomości, że ja tak naprawdę nic nie zrobiłem tam złego. Kurwa. No dobra, to ten materiał sobie zobaczy. Zaprzeczasz, który, który Tetris? Bo ja jednego Tetrisa znam, ale to nie może być on. No nie wiem, no. To nie Tetris, kurwa, po pierwsze. Tetris, nie? Ja usłyszałem Tetris, raper. Okej. Okay. Ten, któremu Disu wyrychał dziewczynę. Okej. Okay. Ale ja przy tym rapie jeszcze zostanę. Widziałem, że ostatnio wypowiedziałeś się na temat Tedego. Zastanawiam mnie, użyłeś takich słów, że wbijam w Tedę chuja, cytuję. Co się dzieje? Wiem, że nagrywałeś kawałek, wiem, że nagrywałeś też kawałek z książę Kapotą, który gdzieś tam wspólnie też tworzył z Tedę. Dokładnie. No, nie mam kontaktu, czytałem pewne rzeczy na niego. Poza tym trzymam się z Ryśkiem Peją i mam do niego szacunek i mam wyjebane na tego i po prostu to płynie naturalnym swoim obiegiem, nie? Czy chcesz powiedzieć, że to jest Stasica Story, stamtąd płynie inspiracja. No, przede wszystkim od Rysia i kurwa tego się trzymam, jestem lojalnym człowiekiem i chuj w niego wbijam po prostu, nie? I po prostu lubię. A ja tutaj, jeżeli jest jeszcze mowa o Tedę, to chciałbym powiedzieć tylko, że jakiś czas temu planowałem na niego jakiegoś disa, bo od paru gal... Kurczy by, nie pozbierałby się, jakbyś nagrał na niego tylko i wyłącznie, gdzie jest jakakolwiek możliwość, gdzie on mnie nie zna, to mnie tylko i wyłącznie obraża, więc prędzej czy później tak do tego dojdzie. I dla mnie to jest w ogóle jakakolwiek przesada, żeby chłop, który w ogóle nie jest z branży freak fightów, cokolwiek na mnie pierdolił, więc po prostu będzie musiał się... Już w klaucie jest, co ty pierdolisz, no. Tyle. Działa w klaucie. No tak, ale nieraz gadało na mój temat, chłopie, więc co ty pierdolisz? Więc... No może sobie gadać, każdy może ocenić to, co widzi, kurwa. To nie jesteś jakiś, z konsekwencjami, kurwa, tak? Jesteś jakiś cofnięty, ty, naprawdę. Ty jesteś, kurwa, cofnięty. Jednak osoby publiczne, wy też do tak, ja to rozumiem, ale ja po prostu nie zgadzam się, żeby on na mnie wypowiadał się w ten sposób i niech sobie liczy. Nisko tym dissem, kurwa, nie pozbiera się jak nitro po tym twoim dissie, oplunionym. Jesteś zadowolony odbiorem twojego materiału z Sebastianem? A powiem ci, że tak, bo ogólnie wyświetlenia lecą zarąbiście, odzyw też jest spoko, no i dużo ludzi pisze, że wiesz, że to jest taka akurat melodia fajna, że wracają do tego, co nie? Mhm. Więc jestem... Bardzo, bardzo fajnie, pozytywnie zaskoczony. Znaczy zaskoczony może nie, bo wiedziałem, że nitro to tam cała Polska będzie jebała dzisiaj, ale no zaczynamy hucznie. Dlatego dzisiaj pozwoliłem sobie wyjątkowo o lampeczkę. Jeszcze powiem wam, że niestety tutaj też uwaga proszę do techniczna, bo piszą ludzie wciąż, że jest problem z sygnałem i że zacina, więc chłopaki z reżyserki zróbcie proszę cokolwiek, aby to usprawnić. Paramaxil, opowiadaj, jak u Spinkiego wyglądają treningi i czy to dużo zmieniło, jeżeli twój przeciwnik też już, to nie jest Jaś Kapela. To nie ma żadnego znaczenia, to jest podmianka z jednego kasztana, drugiego kasztana, który potykał się o własne nogi. Ten mało co się sam nie zniekotuje. Ty jesteś kurwa tak blady, że wyglądasz, jakbyś miał zaraz wejść tutaj. Dlaczego tak błagałeś o K1? No bo nie chcę się z tobą przytulać, kurwa, no Jasiu, jak to nie pierdolę, stałem się sukiem, no. Dobrze, że z Jasiem się nie chcesz przytulać, dlatego, słuchaj, dlatego pierwsza nasza runda MMA? Będzie w MMA. Z Jasiem nie chciałaś się przytulać, ale kurwa, jak ja cię przytulę w tym oktagonie zajebanym, to ty kurwa nie... Też nie dojdzie do drugiej rundy, dostajesz jednego strategicznego. No dlatego liście, pierwszą Olejnik, zaczynamy kurwa. W MMA po mojemu. Kim wygrałeś walkę, Olejnik, jak było push Barbie przy tobie? Kurwa, chłopie, ja wygrałem... Jedną osobę, Robalini, który nigdy nie był na treningu. Robalini, Faraż, który ma 30 walk, kurwa. 30 walk, ale nie walczył ze Freak Fighter, walczył z zawodowcami, więc zamknij pizdę. 19 sekund, bo kurwa skończyłem, więc chłopie szykuj się na takiego haja na łeb, kurwa, jak harać i będziesz znokautowany dwa kolana i cię... Ty na haju jesteś cały czas, to ty pierdolisz, no. No pierdolisz, no zobaczysz, kurwa. Zdejmij okularki, jak jesteś na haju, jak skurwysyn. Jakim kurwa haju? Jaki jest skuty, jaki jestem, kurwa? Co ty pierdolisz do mnie, chłopie? Jedyny haj, jaki widział Olejnik. Jesteś przyjebany, kurwa? Ty jesteś blady, jakbyś dopiero wyszedł, kurwa, z trzydniowego melanu. Zbudowali mi, to nie jest moja wina, no. Patała, chupierdolona. Mam chodzić na solarium, tak jak ty? No właśnie, nie chodzę na solarium. To kur...
No rozumiem, czyli zmiana przeciwnika w ogóle tu nic nie zmieniła. Nic nie zmienia, no. Tak naprawdę nie musiałbym trenować ani do jednego, ani do drugiego, no ale rodzice powiedzieli, że to będzie mega wstyd, jak przegramy z Olejnikiem i że żebym nie przyjeżdżał na święta, no to stwierdziłem, że pójdę parę razy na trening, więc trochę odpuściłem ze streamami. No szybka pierwsza runda i lecimy na after. A ci powiem, że kurwa... Olbrzym po ciebie idzie i będzie w kurwa. Olbrzym po ciebie idzie? Olbrzymie to będziesz miał zdziwko idzie, po tej kurwa, walce. Olbrzym. Jeden olbrzym już się obudził, więc nie olbrzymie wiem. Olbrzymie to się zdziwisz, no. Będzie. O Jezus, ale jestem nakręcony na ciebie, dziwko moja. Ja mam wrażenie, że dla ciebie to jest lepsza zmiana. Zdecydowanie. Dla mnie to kurwa, stary, powiem tak. No nie siedzę tutaj z zwierzętami, które chcą tylko atencji ode mnie. Siedzi tutaj taka... zwykła szmata, którą po prostu w oktagonie przejadę i tyle. I będzie jechane po nim i skakane. I co mam ci powiedzieć? A nie jakieś atencjusze, kurwa, którzy drą się wszyscy, kurwa, po kolei. Nie możesz nic słowa dojść. No tu chociaż jest łatwy skład. Znaczy muszę powiedzieć, że w porównaniu do poprzedniej Zadymy, no to tutaj możemy pogadać. I to super. Natomiast, żeby podgrzać trochę atmosferę, to ja muszę powiedzieć... Nie, ale ja chcę ci powiedzieć coś. Słucham. Jasiek, widziałeś, jakie on ubrał dzisiaj skarpetki? Nie patrzyłem. Chciał chyba cię, zdrażnić. Niech drażni. Kurwa, to jest przesada. Co on tam ma? Jana Pawła II ma. Dobrze, zaraz będzie miał w łeb rozjebany i tyle, no. Powiedz mi, kolega obok też na plecach ma Jana Pawła, kurwa. Ja nie wiem, co się w ogóle dzieje na tym stole. Mam największych Polaków, kurwa, stary. Jasiek, co ma oznaczać? Co mają nie wiem, co... Te skarpetki, powiedz. A mów do mikrofonu. Naćpany jest tak, że nie wie, co się dzieje. Dziecinca śmieci była niedawno, no to tej świętuję. Dwa dni temu. No właśnie. Czyli prowokacja. Nie, bynajmniej. Ja bardzo szanuję Ojca Świętego i nie wiem, jaki problem. On wchodził tych izolatek i zbawiał dzieci. No ja słyszałem o tym. Tak, roznosił bakterie, no ale to już... Ej, nie, no co wy, kurwa... Jak mu przypierdolę, to mi kurwa z pensji nie... Ale ochrona tutaj jest w razie czego. Ej, serio, bo jak mu zaraz wypierdolę... Powiedz wcześniej, to zdejmę okulary, żeby się nie skończyło, że tutaj kanał zamknął. Nie no, ja ogólnie nie chciałbym kurwa kogokolwiek tutaj stąd uszkodzić przed walką, więc zagryzę język wargi, kurwa. Pięści. Ale jak ktoś mnie zaraz podkurwi, to tutaj chyba będzie... Olejnik jest groźny. Wszyscy są w strachu. O, wow. No, ja się zestrachę. Zaraz jak wybuchnę... Kaczor, opowiadaj. Jeszcze wrócę do muzyki, bo to jest temat lotny. Ostatnio jesteś aktywny bardzo. Mhm. Wiem, bo mówiłeś sam o tym, że nagrywasz numer z ZUSie. Tak jest. Prawda? Mówiłeś dodatkowo, że tam jest jeszcze twój ziomek 2T4. No na chwilę obecną mamy inny projekt 2T4. Aha, dobra, ale jest ZUSie. I wyobraź sobie, że podpytałem ZUSie, jak się współpracowało z tobą. Bardzo cię skomplementowała. Bardzo mi miło. Dodatkowo powiedziała, że tego dnia, kiedy wy nagrywaliście ten kawałek, ona zrobiła w sumie 3 numery jeszcze. Tak jest. I ten, który nagrała z tobą, jej się najbardziej podoba. A dziwisz się, kurwa? Nie wiem, bo nie słyszałem ani jednego, ale jakby chyba spoko, nie? No kurwa, jakby mi się nie podobał, bym tego wyjebał w kosmos przecież, nie? A jak się współpracowało z ZUSie? Bardzo szybko i rzetelnie i konkretnie. Bardzo dobrze, nie? Powiedziałeś... Dobra, miła atmosfera. Pach, fajna nutka. Zobaczymy zresztą, wy ocenicie, nie mi to oceniać. Mi się kurwa podoba. Mi się nie podobało, to bym to wyjebał w kosmos, nie? Ale jeżeli chodzi o ZUSie zwrotkę, to naprawdę bardzo miło mnie zaskoczyła. Bardzo fajnie tam płynie, kurwa, jak deska snowboardowa, kurwa, po śniegu, nie? Albo surfingowa po wodzie. Albo surfingowa, no, po fali, nie? Tak. Bardzo, bardzo fajny ma refren, bardzo fajną zwrotkę nagrała. Uzupełniamy się, myślę, idealnie w tym numerze. Tylko czekamy teraz, żeby zrobić teledysk. Czekam, aż ZUSie przyjedzie czy przyleci, zobaczymy. Ale to jest, myślę, że kwestia jakichś 2 tygodni, 3. Wszystko zależy w tym momencie od niej, nie? Bo też mam dużo projektów na głowie, ale no, dostosuję się po prostu do tego, jak przyjedzie. I robimy teledysk i ogień w oczach, że tak powiem. A czy ty zauważyłeś jakąś zmianę w stosunku do swojej osoby po pierwszej konferencji? Zauważyłem zmianę w swojej osobie, odkąd kurwa nie piję i nie ćpam. To wiem, bo robiłeś to przez 19 lat i chyba od 4 stycznia nie dotykasz. Tak, jak powiedziałem to wtedy na ostatniej konferencji. Tak, od 4 stycznia. Zauważyłem wielką zmianę w swoim zachowaniu. I przede wszystkim pozytywnie odbija się to na mojej rodzinie. Pozytywnie oczywiście mówię.
I się też odbija to na projektach przeróżnych, nie? I nawet, że tutaj jestem, to jest jakiś tam progres życiowy mój delikatny, ponieważ mi to sprzyja mojej trzeźwości, nie? Skupiam się na treningach, a kurwa nie latam tam i tu, nie? Wiesz, o co chodzi. Na pewno mi to pomaga w moim codziennym życiu. Są ta różnica w zachowaniu na poprzedniej konferencji, a na tej? Taki ma być klimat. Taki klimat, nie? No, czyli od ostatniej konferencji trzeźwy. Ale myślałeś to na przykład, musiałeś... Nie, kurwa, mówiłem do chłopa, bierz trzy kawki, bierz ci alkomat, kurwa, robimy, kurwa, testy, badania, nie ma problemu, jaki ty masz problem. W sensie do mnie tego nie mówiłeś, nie, ale... No, ale byłeś na konferencji. Byłem. No to słyszałeś chyba, co mówię. Nie słyszałem. Dobra, no, kurwa. No to teraz powtórzyłem. Jasiek. Powiem tak. Jasiek, pytanie jest. Słucham. O szalik, który założyłeś. Ludzie pytają na czacie, co za szalik. No jest to szalik Polonii Przemyśl, z którego to klubu tutaj kolega próbował się zakolegować, bo z Czuwaja jest, ale stamtąd go wyrzucili, więc poszedł do... On jest chory psychicznie, kurwa. Go wyrzucili. Zapytaj się kogokolwiek z Czuwaju, czy ja kiedyś byłem na Czuwaju, chłopie, kurwa. To ci jeszcze łeb pewnie ktoś skręci przy okazji, kurwa. No może nie byłeś, bo cię wyrzucili. Nigdy mi nikt nie wyrzucił, to są jakieś twoje fanaberie i bzdury, niunio kolorowy. Ja ci się zresztą nie będę tłumaczył. Nie. A skąd takie informacje, Jasiek, masz? No chyba, kurwa... Z internetu. Ludzie mi piszą. Z internetu, kurwa. A gdzie ty się w ogóle podziewasz na co dzień? Gdzie ty siedzisz? W piwnicy śpisz, czy co? Tak. W piwnicy czytasz internet, tak? No to, kurwa, się dziwisz, że masz takie kulawe info? Jak siedzisz w piwnicy, kurwa, i w klawiaturę klikasz i się, kurwa, pewnie masturbujesz tam na co dzień z jakimiś, kurwa, kolegami? To ja robię... Chuj wie, co ty robisz, patrz jak ty wyglądasz. Podglądałeś mnie. Patrz jak ty wyglądasz, kurwa. To wystarczy na twoją gadkę popatrzeć, na twoje zachowanie, chłopie. To jest, no, kurwa, galaktyka różnicy między nami, nie? Tak. A że odjebałeś kulawy numer, to dostaniesz na pizdę i się skończy. A zobaczysz, że po tej, kurwa, gali ty już nie zawalczysz tutaj w tej federacji. Zobaczysz. No, nigdy już. Skąd taki kurwa, ja tak powiedziałem. I tak będzie, kurwa. I tak nie, będzie. Nie pierwszy tak powiedziałeś. No. I tak będzie, kurwa. Za tą obrazę, za to, co ty pierdolisz. To jest kabaret, nie? Spędzi nosek. Ale Kaczor, ja mam wrażenie, że sam się zaśmiałeś z tego, co powiedziałeś. Jak się patrzę na niego, mi jest ciężko się nie śmiać, kurwa. Czyli nie rozbawia cię, Jasiek. Bardzo mnie bawi. A skąd, co cię bawi w Jaśku najbardziej? O, takie, kurwa, jego pys zjebany, no. Straszny. No, będzie wstyd dostać od takiej pizdy, tak? No to zaraz, no to chodź. Na całym ten... Oj, 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 oj. Mocne 3 lub 4. Lewe. Właśnie tak właśnie nie. Chciałem powiedzieć, że... 4-5. Dobrze widzę, że złamałeś okulary Jaśkowi, połamałeś. No bo kurwa pedalskie takie są. Dobrze, że ich nie używasz na co dzień. Bo Bagieta miał problem, jak Daro. Pokaż oczko do kamery. Co? Pokaż oczko. Pizda jest pod okiem. Lejni, kurwa. Ja patrzę. Pokaż oczko, kurwa, tam. No i jest, doszedł cios. Chyba... No tak. Dzwoń tam, kurwa, po tych kolegów swoich, nie? Zmieniając temat, chciałbym ogólnie zapytać cię, Michał, czemu jeszcze nie zapytałeś się, jak to się stało, że Nitrozyniak przyjechał dzisiaj z gotówką do mnie? Jak to przyjechał z gotówką do ciebie? Nie widziałeś? Nie. Słyszał, chodziły słuchy, że dziwka... U mnie najnowsze... Zamknij tą pizdę, dziwką to ty jesteś Paolo z Roxy jebaną, która jeździła do Holandii, kurwa, i Niemiec, więc zamknij tą pizdę i mnie wkurwiej, bo zaraz zacznę wyciągać taką artylerię, której nawet na necie nie widziałeś, a na razie po prostu chcę... Wyczyj się. Słuchaj, no, jak nie widziałeś mojego najnowszego postu na Instagramie, no to dzisiaj Nitrozyniak dał mi prezent w postaci 200 tysięcy złotych, i poprosił mnie, czy bym nie dodawał tego disa dzisiaj. No ale powiedziałem, dziękuję za prezent, ale no niestety ten dis się ukazał. No i tak jest, no 200 koła do przodu i prezencik taki dał, dis dalej jest. No i dziękuję Nitro ogólnie za to. Kto nie widział u mnie na Instagramie najnowszy post, możecie sobie zobaczyć. Okej. Dziwne, jak rozmawiałem dzisiaj z Nitro, to nie wiedział, że w ogóle ten dis wyszedł. Wystarczy zrobić jedną nutę i Nitro przychodzi z pieniędzami w zębach. 200 i miesiąc w Berlinie, żeby 200 tysięcy. No bo... Ja nie wiem, stary, no ty jeździłeś do Berlina i do Holandii, Paolo 21 z Roxy.
Dobra, sklepik. Więc zamknij tą pizdę. Gadasz ciągle o tych pałach, o tym wszystkim, a taką prawdą jest, no, kurwa, że ty byłeś dansem i jeździłeś. No, sytuacja jest jasna, że tam musiałem. Ja tam ci w łóżko nie zaglądam. Albo zapłaciłeś mu pieniądze, albo zapłaciłeś mu... Tak, w naturze tobą mu zapłaciłem, w naturze tobą. I ciebie tam wtedy walił i... No, wielki stener, kurwa. Tomas Olejnik, gangsta. W okularkach. Kurwa bój, będzie taka gangsta, że kurwa... Po walce nie wiem, czy też radę cokolwiek w ogóle powiedzieć. Z nikim nie wygrałeś, no. Wygrałeś z gościem. Co ty pierdolisz? Wygrałeś z dwoma kolesiami, którzy się o własne nogi... Ja nawet nie wiem, kurwa, z kim ty wygrałeś albo przegrałeś, bo dla mnie jesteś zwykłą pałą, kurwa, nic znaczącą. W ogóle nie wiem, kim ty jesteś praktycznie. Cokolwiek wiem o tobie, to tylko co mi ludzie wysyłają, kurwa. Oprócz tego, że miałeś chłopaka kamerzystę i Roda Kruszwila i byłeś... Chłopaka kamerzystę, któremu robiłeś gałę. Byłeś jego pierdolony pod nóżkiem. Co ty robisz w internecie? Szmato jebana! Co ty robisz, kurwa, w internecie? No powiedz mi. Co robisz w internecie, teraz, kurwa, jedna. Posłuchaj mnie teraz, uważnie. Ty jesteś klęknij. Kurwą, która tutaj stoi z tego względu, że daje ci zarobić. Kurwa, nic będziesz, nigdy kurwa, sam nie zrobiłeś. Jedyne, co robisz, to się, kurwa, podpinasz, bo jest to popularnie. Chuj ci na robić. Kurwę, jebać w ciebie, Nuro. Bo jak, kurwa, wypierdalaj do Berlina, tak, stary, tam pieniądze leżą bo ja, ziemi, kurwa, nie będziesz musiał skamu reklamować, chuj ci na pizdę. Kurwa, stary, ja nie muszę żadnych skamów reklamować, serio, kurwa, naprawdę jest... Całe twoje życie to jest skam, tak jak te okularki pożyczone, kurwa. Kurwa, i że... do Lombardu, kupujesz okularki i oddajesz, kurwa, po programie, no to standardowa sytuacja. To jest jego metoda, przekrzyczeć, zamknij to łapę... Słuchajcie, to ja mam propozycję, jak już staliście oboje, to zapraszam tutaj do face to face, od razu zrobimy. Panowie ochroniarze również podejdą tutaj, bo są potrzebni w razie czego. Daj Majka. Ja w porównaniu do ciebie mam jakikolwiek, kurwa, szacunek i charakter, już, kurwa, nie że nie siedzę, że nie wlatuję do ciebie z łapami, kurwa, tydzień kurwa, przed walką. Kurwa, wypierdoliłem ci? Nie, kurwa, no, ale robisz wszystko, żebym ci wyjebał, no, ale nie chcę tego robić, bo mam nie, teraz walkę. Skontyzowałbym cię jednym ciosem. Chcę ci, kurwa, to zrobić w oktagonie. Zrobię ci, kurwo, dziecko w oktagonie. Tak, jebiesz mordy, to w końcu jesteś homo, nie? Jebiesz mordy, kurwa? Jebię ci w chuj, no. Nie, nie jestem, kurwa. Weź się go, kurwa. Może, kurwa, kapela ci zrobi. Ja pierdolę, jesteś obrzydliwy, stary. Obrzydliwy to ty jesteś, nie będę odpowiadał. Tak porobiony wyslajd. Wiesz to, że dostaniesz pizdę. Wiesz o tym, że po prostu dziękuję tobie, kurwa, za to, że będę mógł ciebie rozpierdolić w tym oktagonie, nie rozumiesz to? Przecierą to ty, kurwa, jesteś, chłopie. To ja sobie wybieram przeciwników. Ty nie masz tutaj nic do gadania. Jesteś zwykłym kurwą, którą będę jebał w oktagonie. Będę cię jebał w oktagonie. Czy chcę olejnika? Chłopie, ty masz chuja do gadania tutaj. To ja ustalam, kurwa, tutaj, gdzie walczymy razem. Rozumiesz to? Rozumiesz to, kurwa? Chuja to ty masz, ale gdzie idzie, nie będę o tym gadał, bo jesteś obrzydliwy. I tyle w jebać temacie, ciebie, dostaniesz kurwa. Rozjebany i tyle. Cześć, no, jest, to? Jesteś kurwa, jest cześć, to? Cześć. No kurwa, wójcie. Już, kurwa, nerwica już złapali. Ja w porównaniu do ciebie potrafię, kurwa, panować nad tym. Ci teraz zapierdolę, kurwa, olejnik 2-0, chłopie, w oktagonie to się, kurwa, spotkaliśmy. Myślisz, że się bał? Się, kurwa. Chłopie, ten MMA jest idealny, kurwa. Pokaż pizdę. Pokaż pizdę. Jedyny haj to dostaniesz ten, jaki osiągnąłeś dzisiaj w kiblu, stary. Dostaniesz takiego kopa jak Harasz, kurwa, jebana. Harasz, to, kurwa, tak się plujesz, a ty kurwa, potem będziesz Harnasia pił jeszcze 19 dobra. Sekund, kurwa, nie, 18. Panowie, jeszcze tutaj proszę do kamery jebana. Twarzą. 13 kwietnia. Jebać to, kurwa. W stresie jesteś, w strachu, w stresie. No i rozjebany. Po walce w Warszawie, ale się cieszę, a, kurwa, serio, nikt mi tak... No chyba nigdy nie wierzył w to, co mówi, jak nie? Ty, przeciero jebana. Ostatnią walkę przegrałem, ale teraz jak, stary, kurwa, cię rozpierdolę... Jesteś, kurwa, pod nóżkiem tutaj, no tak samo jak jesteś pod nóżkiem kamery. Kurwa, tak samo, takim teraz jesteś pod nóżkiem, stary, że dzięki mnie masz walkę i zarabiasz. Jaki ty masz, kurwa, szacunek do osoby, dzięki której dostaniesz fajne siano? Idioto, przecież kurwa, podziękować, naprawdę. Miałabyś walkę z kapelą. Dlaczego ty, kurwa, nawet nie podziękujesz za to? Miałabyś walkę z kapelą, masz jakikolwiek, masz jakąkolwiek kulturę? Kurwa, jesteś chamie jebany. Rozumiesz, że najpierw miałabyś walkę z kapelą, a później ewentualnie... Bo się tłumacz, kurwa, witaminki sobie wpierdol, bo jesteś blady, kurwa. Zadzwonili do mnie i pytali tak, ty chcesz też szmatę olejnika? Ja myślę sobie, no dobra, niech będzie, obojętne mi to jest, czy mam być kapelę czy olejnika. Jeden i drugi to pierdolony les na hita, nie? Ale leszło, Jezu, to czemu chciałeś K1, a będzie MMA w pierwszej rundzie? Bo kurwa... A bo się boisz! Ja pierdolę.
No i tyle mega, w tym mega w strachu. No. Formuła. Ty masz takie kurwa zapasy, że. Co? Dlaczego? Chłopie, ja mam w chuju te zapasy. Ja po prostu cię kończę od razu. Nie masz kurwa możliwości trzech knockdownów. Jesteś rozjebany w parę sekund. Ty kurwo jebana zwykła. Ja nawet nie wiem, jaka to ma być tak szczerze formuła, bo nic jeszcze nie podpisałem. No i dobra, formuła jest pierwsza. Jest mi to obojętne, bo się kurwa bije z olejnikiem. No. Jakie to ma znaczenie, w czym się bić? Mogę się nawet bić kurwa na warcaby, cokolwiek. No. Przecież to nie ma żadnego znaczenia, no chłopiec kurwa niespełna rozumu i potykał. Dobra, dodajemy łokcie, dodajemy łokcie, tak? Dodajemy łokcie? Dodajemy łokcie? Dodajemy? Okcie, kolana, sikiery, macety, no. Dodajemy? Dziwki, dragi, lasery. Dodajemy? Pytam. No zobaczymy, pytam, jak... kurwa, boisz się, czy dodajemy łokcie? Pytam. No, możemy pogadać z moim trenerem. Łokcie, co ma kurwa? Twój trener, ty pizdo jebana, na ulicy też byś trenera się pytał, czy łokcie może ci pozwolić. Wiesz, ty kurwa na ulicy tylko dostałeś pizdo od Malczyńskiego, to były twoje jedyne zestawienie. Chłopie, Malczyński, no. To by cię rozjebał jak szmatę, kurwa. No i ciebie rozjebał jak szmatę, no bo szmatą jesteś. No i rozjebał mnie mistrz, który w fejmie był, chłopie, wygrywa kurwa dużo. No już go tam nie ma, no. Bo tutaj, jedyne z kim wygrywa to twoich, z takimi kurwa, kurwa kastami kolegów jak ty. Wziętych, kasztanie pierdolony. No. Przyjmujesz łokcie czy nie? Nie. No i jesteś pizdą jebaną. Pizdą. Jebać go, kurwa. Nie dość, że tam mu zarobić, to jeszcze nie da się pobawić, żeby mu łokieto wyjebał. Zdominował mnie genetycznie, no widać, że... Ale trzeba powiedzieć i mu oddać olejnikowi, że się odpalił tutaj mocno. Poczuł się. Naćpał się, to się odpalił, no. A słuchaj, jeżeli zrobimy teraz testy i nie będę naćpany, wykładam... Marihuana to ćpanie? Marihuana, jeżeli masz receptę, to nie jest żadnym ćpaniem, tylko to jest lek. Słuchaj, jeżeli... Dawaj, podychę wystawiamy i zobaczymy, kto będzie naćpany. Co, jak ja wyjdę, że nie jestem naćpany, to wtedy ty mi dajesz dychę, a jak ty nie wyjdziesz, że nie jesteś naćpany, to ja ci daję dychę. No i tak? Jesteśmy na zero, tak. To, kurwa, jesteśmy na zero, no. No ale myślę, że u ciebie wyjdzie jakiś mefedronik, to tam wiesz, to sobie dychę zarobię szybko. Ale bo jesteś tak blady, że nie wiem, czy ty spałeś w ogóle nockę. Ty chyba na zjeździe kurwa, w ogóle teraz. Puder dobrali, idioto jebany, spałem nockę. Paramaxil, tak naprawdę, jak pamiętam twój debiut w frikach, to dużo stawialiście na stójkowe przygotowania, no bo takiej formule się biłeś i gdzieś chyba odkąd z Pinkiem zacząłeś pracować, to te elementy... Nie jeszcze wiem, nie ma formuły przybitej, Michał. Jak nie ma? Przed chwilą przybiliśmy, ty jesteś jakiś chory psychicznie, zjebie pierdolony. Pierwsza runda MMA, druga K1, powiedziałeś to przed chwilą. Nie masz nic do gadania, szmato, kurwa. O ty kurwo, jak będę chciał, to... Słuchaj. Albo przyjmujesz MMA, albo wypierdalasz stąd i tyle. Jesteś zwykłym petem, nie masz nic. Przyjmujesz MMA, albo wypierdalasz. Nie zarobisz. Chcesz zarobić, czy nie? MMA? No i dziękuję. Dziękuję, dziękuję, prostytutko. Moja MMA. No prawda jest tak. Cieszę się, że w ogóle masz walkę, bo kurwa się... Ja mam się kurwa cieszyć, że mam walkę. Gladiatorów i by dostał w pizdę od kamerzysty, tak jak ostatnim razem. No. Kurwa, ja w pizdę od kamerzysty dostałem. Co ty pierdolisz w ogóle? Ty chyba, kurwa, żeś bajki pomylił na innej planecie. Płyniesz i na chmurce tam sobie lecisz, kurwa, w swoich przetworzach. Ja muszę to wykorzystać, skoro olejnik jest, Tomek, tak odpalony. Wiesz, tydzień temu miała być ta zadyma tydzień temu dokładnie, ale ze względu na to, że Kaczor nie mógł... Że przesunąłem ją. Zapomniał pieluchy wziąć. Nie mogłeś przylecieć. Mamy przesunąłem ją. Natomiast ja wtedy pamiętam, że wstawiłem na storkę do siebie na Instagrama zdjęcie z wami i spytałem, jeżeli macie jakieś pytania, to żeby wam zadawali. I Kuba Nowaczkiewicz, mam pytanie do ciebie, od Kuby Nowaczkiewicza. Dlaczego jesteś tak wkurwiający? Ha, ale pytanie, kurwa. Ogólnie to idiota, ja poznałem po prostu, go osobiście. No. Dlaczego wy się nie lubicie? Ja nie wiem, ja nie znam chłopa ogólnie. Wiesz o tym, ja nie znam go kompletnie. Ja nie wiem, o co chodzi mu. Myślałem, że jakąś wcześniej tam miałem spinę z White Widow. Ale była taka sytuacja, że z Maciasem po prostu pogadaliśmy i jest okej. Okay. Przeprosiłeś na kolanach, ja nie wiem, standardowo? Może przez to coś, o coś tam chodzi i on po prostu nie wiedział czy coś. Nie mam pojęcia, o co chodzi mu, ja kompletnie go nie znam. Wiem, co tam mniej więcej robi, że tam gdzieś walczył, ale ja kompletnie nic na temat Kuby Nowaczkiewicza nie wiem. Nigdy z niej gadaliśmy ani nic, więc nie wiem, o co kompletnie mu chodzi. Bardzo mu urosła szyja, odkąd walczy w Hajlik, z tego co widziałem. Może mu urosło szyja, no ale ja nie wiem kompletnie o co chodzi, więc możesz go zapytać. A ja się ja nie tobie zapytasz. Nie urosło to limo pod okiem, w ogóle boli cię to? Pokaż cipkę. Troszeczkę jak kaczorek pod okiem. Pokaż cipeczkę, no troszkę masz, delikatno. Nie. Zaraz poprawimy, nie bój się. Bo paznokci nie obcią. Nie bój się. Ludzie, tak, dalej, czekam, no. Ludzie dalej pytają i są ciekawi, skąd masz ten szalik. Szalik? No kupiłem sobie taki fajny klub. Polonia, lubię Polonię. A mnie interesuje, oprócz szalika, widziałem, że masz zegarek na ręce. O co chodzi z tym zegarkiem? Co to no to zegarek to kaczę handlową z Kanady, bardzo dużo warty jest, mnóstwo. No. Ale czy to jest zegarek?
No jego. On jest chory psychicznie. Ej, pokaż ostatni wypis od czubów. Jak ten, od czubów. Dawałeś, żeby mieć na mefedron ponoć wielce wajty zegarek. Ja muszę twój wypis zobaczyć z psychiatryka ostatni. Ale na jakiej, proszę cię. Na jakiej podstawie ja się nigdy. Ja nie jest... wiem, no kurwa wariat jest, nie? Na zdjęciu, jak Kaczek pozował z tym zegarkiem, a potem... Pokaż, to za zegarek jest. Dostałem od ludzi z internetu, którym chciał sprzedać ten zegarek, ale okazało się, że łamał i nie jest wcale nic wart, więc nie dostał wypłaty, no. Nie miał na mefedron. Kłamstwa, jak chuj. Co tam ćpałeś? No zobaczysz, co ćpałem. Aż wyrwiecie z butów, kurwa. Wyrwiecie z butów, kurwa. Mówię ci. Znałem co innego. No, Towar jest taki, że cię wyjebie, kurwa, z badejek, nie? No, nie mogę się doczekać. Ja słyszałem, że lubisz, nie? Aż się tak ćpasz na walkę, no. Nie bój się, ja sobie przed walką badania tu zrobię, przy wszystkich, przy kamerze. Zrób, tak. Dobrze? Mogę dzisiaj nawet zrobić. No, to czekam. Czekaj na drugie oko. Czekaj na drugie oko, bo dzisiaj poprawka będzie jeszcze. No, czekam. Żebyś tak, kurwa, jak tak. No, znowu mnie podrapiesz. Że? Znowu mnie podrapiesz. Pazurków nie mam, kurwa, nie bój się. Nie mam pazurków. Uważaj, bo sobie coś jeszcze zrobić. Dostaniesz pizdę, tylko kurwa się... A dobra, nos zostawię ci spokoju, żebyś jakoś w miarę wyglądał. No, nie, w sumie tak nie wyglądasz, kurwa, ciężko. Z tym wyglądem ciężko będzie jak chuj na tej gali twojej. Nie? Dasz radę w ogóle przyjechać? Tak, blisko mam. To dobrze. Ty dasz radę przyjechać, czy ja rowerem przyjadę. Ja rowerem. Ja to tydzień rowerem jechałem, dlatego zmęczony jestem, nie? No. Manchesteru, przez morze. Nie, debilu, z Przemyśla przyjechałem, kurwa. Rowerem, tydzień temu wyjechałem. Dzisiaj przyjechałem, nie? No, to bardzo, specjalnie bardzo dla ciebie, kurwa. Cieszę, tak, zrobię ci niespodziankę. Tak pedałujesz. Będzie surprise. Pięknie. Będzie pedałowanie jak chuj po twojej czaszce, kurwa. Nie mogę się doczekać, aż się napedałujesz. No to zaraz będziesz tańczył znowu. Już kurwa, drugi raz, teraz będzie trzeci, a na gali będzie kurwa zakończenie twojej kariery, kurwa pseudo, nie? Cygańskiej, romańcu ty zajebany. Chuj, w jakim ty jesteś w ogóle? Tak, na pewno. Dobra, dziękuję. Jakie są kursy bukmacherskie na te zestawienia? W sensie moje, Olejnika i na Kaczora i Jasia? Już sprawdzamy, zobaczymy zaraz, co się pozmieniało. Zastanawiam. Ja mnie zastanawiam, natomiast formuła walki między wami w końcu. Jak... A chuj formułę, mogę z nim na banie, na wszystko, na siekiery, na motyki, no, tak, na motyki walczyć. Na wszystko, tak. Na motyki nawet, na motyki, kurwa. Nie ma problemu. Kapelka, kurwa, Małgośka, kurwa, coś ty narobił. Małgosia, co ty zrobiłaś, kurwa. Sam sobie to zrobiłeś. To będzie koniec z tobą przecież, nie? Sam sobie zrobiłeś to, że przegrasz ze mną po prostu. Na chill out, nie? Tak masz wstyd na mieście i tak cię wyrzucono z miasta, a teraz po prostu... Ale za co niby, kurwa, bo ja już kolejny raz to słyszę. No za jakieś drobne kradzieże, jakieś krzaki ukradł, jakieś ludziom... Pieniędzy nie pooddawał, na mefedron pożyczył, nie oddał. Dobra, jest. Więc odpowiadając ci, Paramax, na pytanie, eksperci TotalBet uważają, że tak obstawili tutaj, jak są kursy oczywiście, że Tomasz Olejnik jest, ma kurs 3,62, natomiast ty 1,20, więc jesteś faworytem. Dominuje mnie totalnie Tomasz Olejnik. Kursy nie grają, wszyscy, pamiętaj, Paramaxil, śmietniku zwykły. Dominację genetyczną. Twój czas dobiega końca. TikTok, Małgoszka, będziesz rozjebany. Będziesz rozjebany. Ale się cieszę, kurwa. A Małgoszka jaki ma kurs? Słuchajcie, u was kurs wygląda w ten sposób. Jaś Kapela 2,63. Natomiast, Gosia muszą dopisać. Natomiast ty masz Kaczor 1,37, a więc jesteś tutaj faworytem. Myślisz, że szybko się ta walka potoczy i szybko się skończy na twoją korzyść? To widzisz, kurwa, że on już siny siedzi. Ho, 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 ho. No, możesz sobie dużo gadać. No, ale zobaczymy, co, zobaczymy w oktagonie, ile umiesz. Likwidacja jak najszybsza. Czyli przed czasem. Tak. Ja kurwa różnie w życiu bywa, ale trzeba wyjebać na śmierć. Na zapleczu, tyle, bo... Proszę? Chyba na zapleczu, jak mnie dopadniesz od tyłu, to może masz jakieś szanse. Brał, gdzie będę widział, będziesz miał wpierdol. Tak, no ja wiem, że ty lubisz wyruchać. Kolorowy, kurwa. Byś wyruchał, mnie byś wyruchał. Kasztanku pewnie ty mój. Byś tu wszystkich wyruchał. Nie denerwuj się, kasztanku. Ja się nie denerwuję, kaczuszko. Kaczuszko, kaczorku. No ty, kurwa. Jeżeli macie, moi drodzy, ochotę zobaczyć to zestawienie, to kupujcie pay-per-view na stronie prime.mma.tv oraz na Event Team. Natomiast, Jasiek, jak patrzysz na swojego przeciwnika, bo warunki fizyczne go zdecydowanie promują, jest większy, większy zasięg ramion. Jak nie jest większy, jest tylko grubaskiem, ma większy brzuszek. Jak chcesz sobie z tym poradzić? Jak w ogóle, jak ty widzisz tę walkę?
No, no normalnie, no. Jaśka. No Jaśka, wystarczy rowerem przejechać, kurwa, 2 kilometry w tą, 2 nazad i chuj, nie? O, jak się cieszy baran, no. No nie mogę się doczekać. Normalnie humor mi poprawiłeś. No. Zajebisty humor. Zajebisty humor. No. Prawda, Jaśku, kurwa, dałeś czadu Małgośka dzisiaj. Jeszcze, kurwa, poprawimy dzisiaj z zawinklem. Zapraszam. Dobrze. Czy ty trenujesz w Hunter MMA? On się tasuje w piwnicy chyba, kurwa. Tak, tak. Na Hunterze. Ja pamiętam na czas, tasunek. Ja pamiętam taki moment, kiedy się też przygotowałeś do walki, chyba jednej z twoich pierwszych. I tam elementy parterowe robiliście z trenerem. To uczyłeś się chyba Mataleo wtedy. Czy duży progres zrobiłeś w jiu-jitsu? No, myślę, że tak. No jak wejdę z człowiekiem w fajcie, to już nie wyjdzie spode mnie. Jak ty się zapatrujesz w ogóle na parter z Jaśką? Jest tu karetka w ogóle, gdzieś tu przed lokalem? Ale dojdzie do tego parteru, czy raczej to w stójce widzisz? Tak, ja go w stójce zajebię. W stójce go zajebię. Nie potkniesz o własne nogi. Dobrze, dadzą sobie radę, nie martw się. Wiesz, że kaczory nisko latają. Spokój się już. Spokojnie. Kaczuszko. Spokojnie. Spokojny kaczajnik. Wpisz sobie w Google tego, swoją miejscowość i kurwa psychiatra dopisz, nie? I kurwa, załatw sobie jakoś kurwa zajebistą receptę na psychotropy. Dziękuję, on ci poda kod, chuj wie. Ale może jakąś szkołę najpierw skończ. Ja szkołę skończyłem, drugie liceum, a ty szkołę tańca kurwa nie skończ. Szkołę na wydziale odwykowym którym? 10. Pytacie, moi drodzy, o kody. Tak, te kody raz na jakiś czas będą się pojawiały na dole ekranu. Są to kody darmowe i w myśl zasady, kto pierwszy, ten lepszy. Mieliśmy face to face panów Para Maxila i Olejnika. Nie mieliśmy jeszcze Kaczora i Jasia Kapelia, więc zapraszam panowie razem z ochroną. Oj. Chodź tu, kurwa! Chodź, bo ja nie mam czasu. Ja też nie mam czasu. Możecie bliżej troszeczkę podejść? Ochrona pomoże, tutaj stanie. Chodźcie bliżej. To chociaż krok tyle. Chodź tu jeszcze podejść, dochodź. Chcę porozmawiać z tobą. Chcę porozmawiać, no to idę. Chciałem powiedzieć, że teraz wyjdziemy ze studia, moi drodzy, więc zapraszam na środek. Chodźcie tutaj. Nie, chciałbym, żebyście jeszcze twarzą do kamery stanęli, choć ja się piszę na moment. Już bez rękoczynów. 13 kwietnia pojedynek między Kaczorem BRS a Jasiem Kapelą. Kupujcie bilety i pay-per-view na stronie. Poszła ty, kurwa. Ups. Nie. Ze studia już wychodzą, ja pierdolę. Ty, Kaczor, bo kiedyś na konferencji już rzuciłeś mikrofonem. Wiem. I tu było, wiesz, wiem. Spokojnie. To ja dziękuję. Po tamtej zadymie czytałem komentarze, że nasza ochrona jest dość opieszała. Ciekawy jestem, jak zobaczymy teraz komentarze, poczytamy, co tu się wydarzyło. No jest między wami zła krew, szczególnie widzę, że Kaczor, masz problem do Jaśka. To czuć, to nie jest udawane. Nie jest to udawane, nie jest to wyreżyserowane. Okej. Tomek, ucichłeś trochę. Zeszła mu faza. A no wiesz, bo on mówi, że wiesz, jakiś zjazd czy coś, ale ja ty... Popatrz, kurwa, jak chiński zjadowca, nie, wcale mi nie zeszło, czy git. Ja się czuję git, kurwa, chłopaki, wcale mi nie zeszło, kurwa. Słuchajcie, spoko jest, chłopaki, wcale mi nie zeszło.
Jesteś jakiś pierdolnięty, czy udajesz? Ja to zrobić, słuchajcie, jak... Ja ci proponuję, stary, bez kitu, rzucamy po 10 koła i idziemy robić... jedna osoba, a powiedz mi, a co, pijesz wodę? No nie, no nie mogę wytrzymać z takim kretynem na trzeźwo. Zresztą to nie jest żaden przeciwnik, więc stwierdziłem, że jebać te trzeźwo. No dlatego ja walczę z jakimś kurwa zwykłym patusem spod bramy, który nawet nie jest patusem, bo patusy, kurwa, samo, patusy w przeciwieństwie do ciebie mają więcej kurwa honoru i charakteru. A ty jesteś kurwa podróbą patusa jebaną, czaisz? Jest taki odlepius, kurwa. Ja nie wiem, skąd wy go wzięliście. Stary, ja nie wiem, jak ty byś... Ja nie wiem, jak ty kurwa żyjesz tam. Minus trzecie piętro w tworkach, tamtąd wyjęli olejnika, bo ja nie wiem, że jest kurwa. Wino, olejnik ma chyba białe z tego, co widzę. I... Ja wodę piję. Białe pod wodę nosem? Pijesz? Woda niegazowana. Woda niegazowana. Z bąbelkami. Dlaczego są tam bąbelki? No bo to jest gazowana jednak, wiesz? No tak, przed programem olejnik kłócił się, żeby białe wino leżało przed nim. I że musi tam leżeć, bo jak się nie napierdoli, to nie... Bo nie lubię czerwonego po prostu. No to przy takim kretynie jak ty, to po prostu trzeba białe wino się napić. Ja słyszałem tyle, przed chwilą, no ja to mówiłem. Ale gratuluję, ale po prostu, gratuluję wiesz, ci elokwencji, erudycji, jesteś po prostu kretynem. Prawda jest taka, chodź, że ty się jarasz w chuj, że ja tutaj siedzę naprzeciwko ciebie i że masz takiego przeciwnika jak ja, bo nigdy nie miałeś tak medialnej osoby i powinieneś po prostu dziękować Bogu za to, że taki... Trzeci raz mówisz, dziękuj za to, że... No i dobrze, i dziękuj, kurwa, poczekam, aż w końcu podziękujesz. A jak nie, to pogali, Jest chwila, który sam nic, jaki ty content robisz? Sam nic. Ale nie jesteś takim debilem, że ty nawet nie rozumiesz tego, że profil Kruszwila i Kamerzysty na YouTubie tworzyłem ja od samego początku. Wymyślałem wszystkie scenariusze, ogarniałem wszystkie osoby. Tak naprawdę wszystko ja organizowałem od samego początku i to ja założyłem ten kanał razem z nimi. Nie oglądałem takiego gówna, no i tyle. Debilu jebanek, możesz to... W chuj to mam. Czyli zaraz, to było. Petem, ja nawet o tym nie raz mówiłem. Ja stworzyłem kanał Kruszwila i Kamerzysty już dawno. Jakby od samego początku byłem przy tym kanale, od samego początku wymyślałem scenariusze, ogarniałem osoby. Jakby wiesz, to, że nie było mnie na filmach, dopiero później byłem, to nic nie zmienia, bo ja jakby od samego początku na tym kanale... Ja bym gówno, dałem się pomiatać. No, i jakby każdy... Zamknij tą pizdę, jebany debilu, jakbyś oglądał, to byś wiedział. Teraz dalej no i weź go ucisz teraz. Ucisz, mówiłem ja, Tomasz Olejnik. Ucisz tą kurwę. Posłuchaj mnie, od samego początku każdy coś odpierdalał, żeby to był viral na cały net. Na przykład, kurwa... Kruszwil, rolę szmaty. Tam chwilą pizdę, Kruszwil, czułeś się tak bardzo, że zostałeś dziwny przez dzień. Kamerzysta coś ze śmietnika wpierdalał, ja też odpierdalałem. Każdy tam odpierdalał, bo gdybyśmy tego nie robili, to by to nie było, kurwa, na taką skalę, jaką patologia było. I kretynizm, typowo. Nie powiem, że kurwą, bo w sumie już to mówiłem. Sam doszedłem do topki Twitcha, później mnie zbanowali, a teraz są... Nie dziwię się, że cię zbanowali za taką mordę i twoje, kurwa, wyrachowanie chujowe. Ale stary, z mordą się urodziłem, ale inteligencji sobie sam wybrałem i sam doszedłem do tego, że nie jestem takim skretyniałym, kurwa, debilem z inteligencją głaza wbitego w ziebie. No ty prezentujesz członków. Tobie się wydaje, ja przyszedłem na pierdolenie jakiemuś leszczowi, wychodzę i wracam do streamowania, tyle. Tobie się wydaje, że kurwa mam jakiś niski iloraz inteligencji, ale w porównaniu jak... To patrząc, może udajesz tego kretyna, patrząc, kurwa, bo ty udajesz kretyna, czy jesteś kretynem? Ja jestem tu, a ty jesteś tutaj i tobie... Ja jestem górą, wy jesteście dołem. Ty mówisz kurwa jak Tiger Bones w tym momencie, nie? W którym ty... Wy jesteście, ja kurwa, jestem górą tutaj, zawsze, ty jesteś tutaj, a ty jesteśmy dołem. Jesteś tutaj tylko i wyłącznie. Udajesz kretyna, czy jesteś kretynem, olejnik, jesteś tak szczerze. Ej, nie wkurwiaj, nie ma prawdą. Nie wkurwiaj, koniec końców. Nie zarobisz i nie zawalczysz. Bez kitu, ja mogę sobie przeciwnika tak zmienić i będzie kurwa kto. No dobra, no to wymień. No to wymień, ja nie muszę walczyć, wymień. Zobacz, ale co, mam ci to udowodnić? Mam ci to udowodnić? Ile ma racji? Masz gówno do powiedzenia, tak pierdolisz. No ty pierdolisz, nie no. Lepiej z tą mordą. Lepiej tą mordą, ale cię to boli, że masz tu chuja do gadania. Nie jesteś kurwa u siebie. Ja stary, ja tu jesteś pogoniony z fejmu. Jesteś zwykłą kurwą, która tu siedzi. Dziękuję mi za walkę, czaisz? Czuję cię w pierwszej rundzie, zamykasz mordę. Moi drodzy, w międzyczasie... Kasować to ty se możesz, kurwa, co najwyżej posty na Twitterze, które były nieetyczne, kurwa, które dodawałeś, kurwa. I tak nie udało ci się, bo i tak wracasz do igrzysk nieudaczników, tak jak miało być w założeniu. No. Ja mogę, wiesz, ja mogę dostawać pizdę od lepszych zawodników, ale od takiej szmaty jak ty to nawet nie chciałbym. Ja by nie trenowałem, kurwa. No stary, nie będę się męczył na taką dziwkę. Ta, i nie zrozumiałeś to, co do ciebie mówię. Jesteś panem idiotą. Ta wymiana jest tak imponująca, ale tak głośna też przy okazji, że nie słyszałem, ale mam wrażenie, że reżyserka mówi, że mamy telefon do studia. Tak, mamy telefon. Słychać mnie? Dzień dobry. Kto się dodzwonił do studia? Wujek Samodno. Nie, żartuję. Marek Kilima, Sojówko z tej strony. O, Marek. Witam serdecznie. Już się nie czepią do prowadzącego. Jest Kongo. Tomek, ja do ciebie, bo tak naprawdę powiedz, jak to będzie, jak dostaniesz pizdę od pedała, bo nie ukrywamy, że jesteśmy nie na co ty pierdolisz, kurwa, kompanie metr 50? Chwila, cisza. Jesteśmy no, jakiś pet metr 50, że coś pierdolę, jak ty na stojący pałę robisz. Cicho. Żeby w ogóle tu wystąpić i wypierdolicie z pierwszego panelu. Ja nie chciałem tak jechać, nie jebany kryminalisto. A czemu taką kurwę łączycie? Jakiegoś
śmietnika Atencjusa. Zamknij się. Nic to nie reprezentujesz. Zamknij a zresztą... się. I teraz krótko, Tomek. A chcesz kurwa dostać w pizdę, kretynie jebany za te siedź słowa? Cicho. Tomek, powiedz, jak to będzie, jak ci pedał wpierdoli, bo notowania wyższe są na paramaksila. Pytanie do Tomka. Po pierwsze, ja tu nie chciałem rzeczy po imieniu nazywać. Trochę jest tutaj, chciałem się zachować i kulturalnie w miarę to prowadzić, żeby, no wiesz, o to chodzi, ale... No nie ma możliwości, żeby po prostu on mnie w pizdę zajebał, no bo ja czuję się tak kurwa mocny, że ja teraz jak wejdę do tej walki, to jak lew go kurwę rozstępię i tyle w temacie. A on to, wiecie jaka to jest osoba? On reaguje na strach śmiechem. Nawet poczytajcie sobie w necie o tym, jak reagują ludzie na strach. I jedna z tych obaw Tomek, śmiech. A powiedz, jaka formuła, bo nie wiem, czy pana Maksim nie będzie chciał cię wziąć do siadzie. Powiedz, jak to będzie, jak cię pedał w dosiadzie będzie brał. Przecież tylko do masu... Ja powiem tak. Ma się zestawienie do tego kretyna, co dzwoni? Bo ja nie wiem, ja nie dam mu dojść do siebie, żeby jakąkolwiek próbował mi dźwignię założyć. Ja to wiesz, że ja ci mogę low kicka sprzedać kondomasu na głowę. Poczekaj, na głowę i kurwa się wywrócisz. Za chwilę odpowiedź, żeby było... Ja to biorę tylko i wyłącznie z tego względu, że w MMA... Litości wziąłem do Dominika, bo nie było zestawienia. Daj mu. I będzie po walce, ale jakbym wziął to w K1, no to tej kurwie bym musiał 3 kopy na łeb walić, 3 knockdowny i tyle. No a tak to chociaż... Dobrze, Tomek, dobra, Tomek teraz. Para Maxi do ciebie. Tak naprawdę styl bazowy, jaki game plan, masz na styl bazowy, 1,50 m. Kurwa, po co się w ogóle faflunić, idioto, no? Dzwonisz tutaj jak zwykle, kurwa, niczym nigdy nie zabysnąłeś, tylko tak naprawdę swoją dobre głupotą. Dobre pytanie jest o styl bazowy, a nie o to, co ty styl bazowy to jest plucie takim szczawią jak ty do mordy. Jak chcesz, to no, tak naprawdę na stojąco możesz mi opierdolić pałę na kolejnej... No kurwa, on ciągle o tych pałach gada, ty jesteś jakiś przyjemny. O kurwa, nazywam je pedałem, stary. Przed chwilą nazwą je pedałem, no to skonfrontuję rzeczywistość, stary. Policzy widzowie, ile razy on kurwa o pałach gadał na tym streamie. Ten śmiech 1,50 m, może dostać low kicka na głowę i wypierdolić. No, po co w ogóle takie kurwy łączycie jak ten Kirimasu? To jest jakiś kryminalista, ale którego zwinęli. Ale czego ty jesteś nerwowy? To jest krótkie pytanie do ciebie. Czego sobie chuja na czole wytatuowałeś? Krótki to ty jesteś, stary. Krótki to ty jesteś w gadce i w ogóle w inteligencji. Schowaj swoją orientację, powiedz, jakim stylem bazowym. Ale to ty o tym pierdolisz, idioto jebany. Poza tym w moim domu siedzi dziewczyna, kurwa. I pierdolisz jakieś pomówienia w tym momencie, śmietniku pierdolony, kilogramowy. Ja bym cię wziął, kurwa, za głowę i bym cię wypierdolił z oktagonu, śmietniku mały. Bierzesz go w dosiadzie, czy nie, bo widzowie chcą usłyszeć. Wezmę, kurwa, w dosiadzie, będę go, kurwa, bił, będę go lał. Powiedz, chcę to usłyszeć. No to dobra, to możesz chcieć. Coś jeszcze? No ale to wejdziesz go czy nie, bo kurwa chciałbym Sfafluniłeś usłyszeć. Sfafluniłeś się, kurwa, oszuście pierdolony. Nie zapraszałem cię na żadną galę, no bo jesteś kurwa kretynem. Jesteś zwykłym przeciętnym rzezimieskiem, którego kurwa skuli i próbujesz teraz, wiesz, no bo w życiu ci nie wychodzi. Próbujesz szczekać, kurwa, i wyszczekać sobie jakiekolwiek życie, bo na każdy moment żyjesz jak szmata. Spierdalaj, kurwa. Nie tylko ciekawe. Odpowiadam, nara. Jest kaczor w studiu, do kaczora. Jest kaczor, Jówko, tylko zanim zadasz pytanie, ja chcę spytać osób, które są na czacie, czy transmisja się polepszyła, czy już nie ma lagów, czy już nie zacina. Pisz. Dziękuję, zadawaj pytanie do kaczora. Ja z ciekawości tylko jeszcze jedno pytanie mam. Kaczor, tutaj powiedz, jak to jest lać tego Jaśka, bo ty tak z partyzanta, nie wiem, tam Jasiek znowu się jak pizda zachował, powinien ci wpierdol dać. I tak no naprawdę... Słuchaj. No to kurwa brak słów, nie? No to paralityka bić, to też nie ma czym się szczycić, nie? Popatrz, ale powiedz ogólnie, jesteś czysty, powiedz co by było, gdybyś kurwa talerzyk wciągnął i byś się nawciągnął, ty byś rozpierdolił całe studio, czy nie? Słuchaj tu, akurat masz farta, bo jestem czysty, kurwa, nie? Ale tak ogólnie, powiedz o tym papieżu, bo ja chciałem zapytać, ty ogólnie to jesteś fascynatem papieża, czy tylko tak pierdoliłeś się, chciałeś lansować? Nie przeklinaj, jeżeli mi mówisz o papieżu, to nie przeklinaj, nie, jestem wychowany we wierze chrześcijańskiej i się wypowiedz... Wiara chrześcijańska, a ja bym chciał zadać pytanie, co to jest modernizm? Kto to jest? Nie kto to, tylko co to jest? Modernizm. To wpisz sobie w Google, to będziesz wiedział. Z żadnej szkoły nie skończysz, to nie będziesz wiedział. Tak, dobra, powiedz mi krótko. Dobra, idź pierdale na leśniki, wyjebaj się. Ja pierdale sieci, odpowiadam na pytanie. Jasiek Apelat, łatwy przeciwnik czy trudny? Co, kaczuszka? Nie, Jasiek, no znaczy ogólnie, no pytanie było do kaczora, ale Jasiek, teraz dałeś się pobić, ale ja tak naprawdę widziałem ciebie, ty mu łomot sprawisz i on będzie płakał, on się bał z tobą wyjść do walki. Tak będzie.
Ale co dodałeś się teraz? A skąd ty masz takie informacje, że ja się bałem z Małgorzatą wyjść do walki, kurwa? Gdzie ty bo się bałeś, bo kurwa, na Republikę, kurwa, czy gdzie? A ty powiedziałeś, że nie, bo jeszcze musisz poćwiczyć i tam musieli cię przygotowywać. Junior, ja sobie 2 kilometry rowerem zrobiłem i mi wystarczy, kurwa, przestań. Ogólnie, słuchajcie, kondycja zniszczyła po tym. Słuchajcie, bo tutaj, słuchajcie, ja nie wiem, czy tak było, no, zaproponowali walkę ze mną, powiedziałeś, że nie. Panowie, pojedynczo, wiecie, bo jak dajcie mi tylko coś, Marku, no, daj mi coś powiedzieć. Dawaj. Słuchajcie, bo ogólnie, ja nie wiem, o co tu chodzi, ale mój przeciwnik przyszedł nie dość, że do mojej federacji, został zmielony jak szmata, no to jeszcze spierdolił z programu, no zobacz. Ja ci powiem, gdzie poszedł. Uciek? No kurwa, uciek? Nie ma. Poszedł do toalety. Bo on został tak zmielony, że poszedł się kurwa popłakać, bo już nie wytrzymywał tutaj psychicznie, no dobra, bo to jest zwykła szmata, z którą jedziemy prosto. Tomek, to moja wina, że ja jestem na otwartym kanale, że mogę powiedzieć... Nie, no dobrze, bardzo dobrze, mielimy tą kurwę w mojej federacji. Jazda w nią i tyle, on tutaj dostanie jedną walkę i wypierdala po tej walce. Tomek, federacja nie jest twoja, ale jak gość spierdoli, znaczy się obsył się, kurwa, proste, no kurwa. No. Dobra, jeszcze raz. Kaczor, ty naprawdę jesteś wojownikiem na konferencji, ale powiedz, co będzie, gdy naprawdę dostaniesz wpierdol od Jaśka i jeszcze jakaś taka... Taka alternatywa nie wchodzi w grę, to chyba się muminków naoglądałeś za dużo, kurwa mordo. Może tak, ale zobacz, ja bym chciał, żeby było tak, jak już będziesz leżał, kwiczał pod dźwignią, czykolwiek, jak ci już ja cię będzie dokańczał. To są pedalskie marzenia i sobie z nimi zostań, kurwa, ze swoimi zajęciami. Żeby się zero, gada takie pierdoły, że kurwa, kondomasu. Dziurawym kondonem jesteś robiony. Kletki do plecaka, sok pomarańczowy, włącz sobie telepubisie i wypierdalaj. Dobra, Kaczor, pierdol się. Także na chuj się prujesz, na chuj ty dzwonisz i każesz ludziom się pierdolić. Ty dzwonisz, kurwa, kretynie jebany. Weź sobie kamień, przywiąż do szyi, rzuć się z kolejówki na kolana. Jak wypłyniesz, to pogadamy, kurwa. Wypłyniesz, to pogadamy, kurwa. Dobra, oglądaj, kurwa, postaw na Jaśka 100 milionów złotych i kurwa, i przejebiesz. Ale weźmie cię w dosiadzie i będzie cię tłukł z przyjemnością na każde jabłko. Dobrze, dobrze, to później tobie się zleje do dobra, się zdaje, starczy tej patologii. Ale masz marzenia, także... Dobra, panie Michale, ja tutaj dam się. Ja wiem, że wy pedały tak macie, wiem, że wy pedały. Czego drzesz mordę, jak kurwa, zadajesz pytanie, drzesz mordę. To ci jest. Ja kurwa, kryształu się zjadłeś, kurwa. Ja się tutaj natar kryształem, czy co? Jak ja będę prowadził panel, to ty będziesz... Pasta Jaśka mordę, kurwa. Będziesz odpowiadał na moje pytania, a nie będziesz seksykiwania. Nie ma krzyczenia, kurwa. Ja mówię, a ty masz słuchać, kurwa, siedzieć na pliście jebanej. A ty jesteś zwykłym psem. Ciebie, kurwa, ja mam słuchać, tak ciągki i palwrotki, kurwa, nie umiem. Czekaj, kiedy przyjdę do studia, zobaczysz drugą tą... Kurwa, przyjeżdżaj, kurwa. Przyjdę specjalnie, wjadę ciebie, kurwa, ale jeszcze stary sekiem przyjdę. Przyjeżdżaj, kurwa, najlepiej traktorem, najlepiej traktorem, kurwa. Bierz traktor, siniaku, i przyjeżdżaj, kurwa. Albo dobra, bierz tą komórkę na telefon, zadzwoń na ten, kurwa, na koło Fortuny się zadzwoń. Kaczor, dobra, starczy, ja bym chciał się pożegnać, wyjdę z programu, żegnam widzów na legalnym streamie, na restreamach, pozdrawiam. Marek Kirimasu, Jówko. No wypierdalaj, w końcu. Jak z programu, jak dobra, z pierwszego panelu. Telefon, Marek, tutaj z okazji, ja chciałbym powiedzieć, zanim cokolwiek powiesz, bo nie było przed chwilą pana Maxila. Nie, ale moment, stop. Chciałem powiedzieć, Jasiek, nie wiem, czy wiesz, ale bardzo ludziom na czacie spodobało się, chyba, że miał nowy pseudonim, Małgosia, bo naprawdę dużo osób. Małgosia. Tak, Małgosia, Małgoszka, mówią mi. No ty weź Małgośka, to jest przybite już oficjalnie. Bardzo oryginalne. To już przybite jest, no. Co chciałeś powiedzieć? Ja chciałbym ogólnie tutaj, bo przyszedł mój oponent, tutaj przeciwnik, który dostanie w pizdę, szybciutko. Chciałbym go zapytać, jak on się czuje z tym, że przychodzi do mnie do federacji, zostaje zmielony tutaj na programie. Mogę sobie wybrać przeciwnika. Jeszcze po walce. Mogę sobie wybrać dziwkę tak do bicia. Zmielony dzisiaj, że poczytaj sobie na necie, jak z tobą jadą. To jest taka lawina, wybrałem która sobie jebie, a ty się cieszysz, bo lubisz, jak cię jebią. Lubisz, jak cię jebią. Wybrałem sobie dziwkę do bicia, standard, no. Ajajaj, widzisz, no kurwa, to co ja tobie powiem, to ty próbujesz robić siebie mnie, no po prostu ty masz kompleks olejnika, czy co, kurwa? Ty po prostu byś chciał być mną, tak? Ciesz się za to, że tu jesteś. Ja po prostu się chciałbym zapytać, jak się czujesz, że jesteś zmielony jak ostatnia kurwa siedząc u mnie w federacji? Czy czujesz się zmielony? Czuję się totalnie zmielony. No i kurwa, widzisz, jak blender kurwa blenduje? Ostro. No, standardowo odklejają olejnika, no. Tak samo jak było z Wronkiem. Ta sama śpiewka. Słuchaj, Wronek trenował 6 lat bok. Jakby z nim wstało, mnie, dziękuj za walkę. Dziękuj za walkę, jesteś w mojej federacji. Gdyby nie ja, to byś chuj zrobił, kurwa.
gang, dziękuję Olejnikowi, wielki pan Olejnik, jestem Sigma. Jestem Sigma, jestem dziwką. Ale ja w porównaniu do ciebie, kurwo, nie boję się przeciwników żadnych. Walczyłem z takimi osobami, których ty byś bał, kurwa, nie wiem, na jakieś liście się bić, czy cokolwiek. Kim na przykład? Kurwa, z Malczyńskim na przykład, z Golą, kurwa. Dalej mam ci mówić? To bije się z Golą. To kurwa stań, becie jebany, kurwa. Golą bije się w duecie, a z Malczyńskim kurwa bije się w momencie, kiedy jest... Chłopie, wiadomo, Malczyński. Was reprezentuje. Jest dobrym zawodnikiem, co ty pierdolisz? Pojebało cię, czy odkleiło? Nikt wtedy nie wiedział, co ty ze sobą prezentujesz. Mówisz, że on pierdoli? Malczyński. Mówi, że ja miałem słabych przeciwników. Najsłabszym moim przeciwnikiem był Robalini. A po nim kto? A po nim kto? A po nim kto? Ty kurwo jebana, pytam. To kurwa? Co był kurwa? Pytam, śmieciu jebany. Tylko z Robalinim wygrałeś, no bo był najsłabszym. No tylko dla... Pytam, kurwo, jakbyś zobaczył na moich przeciwników, jebana szmato, to byś zobaczył, kurwa, tylko z Robalinem ci wezmę wygrałeś, no bo był, kurwa, kasztanem, tak jak kurwa, stać naprzeciwko z nim. Tylko z Robalinim wygrałeś. Tylko z Robalinim wygrałeś, śmietniku. Pytam się ciebie. Tylko z Robalinim wygrałeś. Jesteś nieudacznikiem, igrzyska nieudaczników, kurwa. To był, kurwa, najsłabszy mój zawodnik. Igrzyska nieudaczników imienia Tomasza Olejnika, kurwa. Igrzyska nieudaczników. Banana, bo ci cukier jest. Pierdolnij tym mikrofonem. Zaraz tobie spadnie, kurwa, czapka, której nie masz na głowie, jak ci wypierdolę. Ale więc mnie nie wkurwiaj, bo jestem tak... Ja widzę, że Jasiu jest strachu przed wielkim Olejnikiem. Olbrzymicie! Olbrzymicie! Zastanawia mnie to... Nie, kurwa! Faktycznie... Jesteś, kurwa, idiotą, no. Spizy za przeciwników. Jesteś idiotą. Myślisz, że miałem jakieś spizy za przeciwników, to stań z którymkolwiek z nich, kurwa, w narożniku. Znaczy w narożniku. Narożniku stanę. Bo inaczej, Paramaxy. Zobaczymy, jak wyjdzie... Kogo z imienia albo z nicknameu uważasz za słabego przeciwnika? Ale no Robaliniego, to był ziomek, to był jedyny ziomek, z którym wygrał Olejnik, no. Jaki jedyny, to ty kurwa nie umiesz liczyć? Ja nie, to nie interesuje się, bo jesteś pizdą, więc nawet nie patrzyłem i nie trenuję do ciebie. Podczas ostatniego Prima wygrałem dwie walki pod rząd. A powiedz mi, czy... kurwa, Push Barber wygrała, nie ty, a ty nie. Jebana, kurwo, 19 sekund zakontowałem chłopa, byłeś tam bezużyteczny. Kurwa... Chłopak, który nie wygrał ani jednej walki, tak samo jak Robalini. Gdzieś kurwa, walk zawodowych i walk z zawodowcami, to była jego pierwsza walka we Free Fightach. Własne nogi, jeba, kurwa, te synchronie pierdolone. Chłop, jesteś, kurwa, walczył. Ty powinieneś walczyć na wózku inwalidzkim, jesteś taki sparaliżowany, rozumiesz? Wszystkie jego walki są w zawodowych walkach, rozumiesz to? No. Pany Pecie? No tak, wszystkie walki są nabijaniem rekordów dla zawodników. Dla mnie zawodników. To Aleś by cię rozjebał jak szmatę. Czy Sebastian Fabiański oddał ci pieniądze? Wstrzymam się z tą odpowiedzią. Nie oddał, ale to jest, kurwa, pizda, jak zwykle nic nie powie, no. Po prostu czekam na odpowiednie ruchy, zamknij tą pizdę. Nie jesteś pizdą, jak zwykle, kurwa, owijasz bawełnę albo kłamiesz, ale... jesteś typową dziweczką. Znaczy, no. Ale jesteś w kontakcie jakimś w ogóle, rozmawiacie? Zostawię to na razie dla siebie, jeżeli będzie potrzeba, to po prostu o tym powiem. Na razie... Nie oddał, to jest moje informacje. Bardzo dużo osób, nawet tutaj Jówko, który telefonował, mówił o tym, że na konferencji się odpalasz. A ja dzisiaj widzę zupełnie innego kaczora BRS. Dlaczego? Mniejszy burdel, nie? Mniej osób. Kurwa. Ale zobacz, z drugiej strony naprzeciwko ciebie jest osoba, no to, którą sobie wymarzyłeś. To kurwa będę co 3 minuty do niego. Którą sobie wymarzyłeś jako przeciwnika, bo mówiłeś, pamiętam mi tutaj na zapleczu, że tak naprawdę do twojego przeciwnika obecnego rapera wtedy nie miałeś problemu, natomiast Jasiek Kapela to jest osoba, której nie... Myślę, że nie miałem, bo to normalny, kurwa, grzeczny chłopak. A to te jakieś wigibasy, kurde, no sam w szoku jestem, no ale słuchaj, sam zaatakował mnie za winkla, no to muszę, kurwa, to wyjaśnić do końca i tyle, nie? Nie obrażałeś, typie, kurde. Zasłużyłeś na to, masz jakieś lewackie poglądy, kurwa, kureskie, obraziłeś Jana Pawła II i teraz jeszcze różańcem tu operujesz. Sam obrażasz Jana Pawła II, udając jego wielbiciela, a jednocześnie pochwalając wielbicielem, działalność przed nie jestem wielbicielem. No myślisz, że Jan Paweł II by, nie wiem, atakował ludzi w swojej obronie? Nie, nie myślę, tak. Też wybaczy. Pewnych rzeczy żałuję. Słuchaj, to, kurwa, też II. Pewnych rzeczy żałuję, ale jak widzę taką kurwę jak ty, to kurwa mi się nóż w kieszeni otwiera, rozumiesz? Jestem z innego, kurwa, podwórka niż ty, rozumiesz? No, jestem skądś indziej. Gdzieś inne planety, kurwa, nas wychowały. Inne. Też żałuję pewnych rzeczy, papież, ale kurwo cię zagryzę, rozumiesz? Zagryzę cię. Nie wolno gryźć w oktagonie. Tyle. Dziecko. Tyle. Dobra, dziecko, ty stary chuju głupi. Pański mógł gryźć. Stary głupi chuju, zobaczysz, zagryzę cię i tyle. Jesteśmy z innego świata, kurwa. Gdzie indziej się wychowałem, kurwa. Ty się gdzieś wychowałeś, nie wiem, ze zwierzętami, czy kurwa, nie wiem gdzie, kurwa. Mowgli, no, wychowanych dżungli. Wychowałeś, wyjebało mi kory i tak zostanie już do końca. Zostanie tak do końca. Powróć do tych wierszy, kurwa. Dostaniesz pizdę i zacznij pisać te wiersze, jak pisałeś, jak miałeś tam, nie wiem, kurwa, ile lat. Wróć do tego, kurwa, bo jesteśmy z innych światów, rozumiesz, kurwa.
Wypierdoli ci kory, wypierdoli ci kory i tyle. Nie będzie, kurwa, szczypania się, kurwa, po porączkach. Nie będzie szczypania się. Na razie to ty masz, kurwa, co chwilę pizdę pod okiem. Odkąd cię widzę, jakie pazury, kurwa? Odkąd cię widzę, masz pizdę pod okiem. Tam się skaleczyłeś po prostu. Odkąd cię widzę, masz pizdę pod okiem, kurwa. No co z tobą się dzieje, kurwa? Stoimy, kurwa... Ochraniarze cię zasłaniali. Kurwa, walisz, kurwa? Ochraniarze cię zasłaniali i po prostu... Kurwa, chodź. Nie naskak. Na chwilę go puśćcie, o kurwa. Bardzo mi się podoba narracja Kacza. Puśćcie mnie na sekundę, proszę was. No widać, dla mnie to też jest piękne. Puśćcie mnie na sekundę, proszę was. Tylko bierze... ty mu zajebać na chwilę. Krzesło. A tylko mu zajebie krzesło, na sekundkę. Ale chcę powiedzieć, że ochrona błyskawicznie reaguje, tak. Jest progres od ostatniego programu. Nie, chcę powiedzieć, że czujni są, bardzo są czujni. Mówicie, że jesteście z różnych światów. Ja wiedziałem i o tym też wielokrotnie mówiłeś, że nie ukrywałeś tego, że biłeś się na ulicy, miałeś kilka pojedynków. Ja się, ty się kiedyś biłeś się kiedyś na ulicy? Powiedz szczerze. No widziałem filmik, jak się bił na ulicy, jak mu hop wyjechał. Może ktoś go napierdalał za te poglądy jego, kurwa. No nawet w necie jest filmik, jak dostał na cipę, nie? Od jakiegoś tam starszego pana. Pana pijanego pod Biedronką, tak było, no. Z partyzanta dostał, tak, nie? No tak. Ale tak. To wiem, bo nagrywałeś na story, ale poza tym miałeś jakieś incydenty? No ostatnio... Rekordulisty 40-0, na pewno. Mówiąc, 20 lat temu, tak, no. No i jako dziecko się biłem w stołówce. Mhm. Że bili cię w sensie? Nie, no ja się biłem z nimi. No. Mogę prosić operatora kamery, żeby skierował na mnie kamerę w tym momencie? Nie, już dość krzyczałeś. Pizdę, bo teraz wyjebię ci tym mikrofonem. O, bo i kurwa, będą deepfake'i. O, wielki olejnik. Można? Prosimy kamerę na olejnika. Okej. Okay. Jest kamera na mnie teraz? Jeszcze nie. Dobra. Tam spreparował jakiś kontakt. Albo w sumie, dobra, tam... chuj. Nie, dobra, zrobimy tak. Zostawię to na konferencję. Okej. Okay. Tam spreparował jakiś kontent, kurwa. Oj, powiem tak, podtrzymam was troszkę w niepewności, ale kurwa. Ja od razu wam spoileruję, co będzie. Ja karty rozłożę. Od razu. A mu karty rozłożę, patrzcie. Od razu zaspoileruję wam, co będzie na konferencji. Zawsze wyciągam, kurwa, asa z rękawa. Ale z tego rękawa. Asa wyciągnę, jak mnie od razu wam powiem, co się będzie działo na konferencji. Olejnik będzie pokazywał moje deepfake'i, których sam jest autorem prawdopodobnie, albo jego ekipa zważywszy nie na wiesz, to, co że, ja chciałem pokazać. Żeby tylko zrobić dym. Ja jestem za tym. Dobra, to od razu, ja jestem za tym, olejnik. Od razu spoileruję, co się będzie działo na konferencji. Nie pokazywał tego teraz, ponieważ przypominam, że nie jesteśmy na platformie YouTube. Wiem, dlatego powiedziałem, że poczekam do konferencji. Natomiast możesz od razu spoileruję, co się będzie działo. Czego to będzie dotyczyło? Będzie to dotyczyło mojego przeciwnika. To od razu spoileruję, co się dzieje. No. Wyciekły deepfake'i a propos mojej osoby i olejnik wielce odklejony, kurwa, dotarło to do niego. Prawdopodobnie sam spreparował to tylko, żeby zrobić poddymkę. No to kurwa... Ty, kurwa, za mnie gadasz, ty no to mówię ci, kurwa. To jest jedyna rzecz, którą można na mnie wyciągnąć, bo kurwa nic innego nie ma tak naprawdę, oprócz fejkowych, kurwa, rzeczy, które ktoś pierdolą z jakimś programem w AI. Ale podejrzewasz, to może być za deepfake konkretny, który... Się tak. Po co się tak denerwować przed walką? Chłopczyk, weź się ogarnij. On jest wielce wyważony przed chwilą, kurwa, tak się popluł, że mało co się nie popluł. Chyba cię z równowagi troszkę ktoś wyprowadza. No totalnie. Wkurwiony? W tym momencie mało co się... Jestem tak wyprowadzony z równowagi. Bo jestem u siebie, a ty jesteś u mnie na podwórku i dostajesz tutaj srogi w pierdol, jazda tak wyprowadzony z równowagi, że mało co się z krzesła nie wyprowadzi, wyjebałem. Aj, jak ja się cieszę, że ci będę mógł rozpierdolić w oktagonie. Nawet nie wiesz, jak ja się cieszę. Bukmacherzy tak samo jak ty wierzą w to samo. Że ty się okłamujesz, kurwa, powtarzasz jakieś kurwa feje. Nie kieruję Bukmacherem. Fejkowe informacje. Ale a propos kurwa tych fejkowych informacji. Ja już się wypowiedziałem. A propos tych fejkowych informacji, już nie wypowiedziałem na swoim profilu. Jakąkolwiek. A ty też. Pierdolę, kurwa, jak siedzę z takimi. Słuchajcie, siedzę naprzeciwko takiej kurwy jak ty, to nie będę miał kultury żadnej. Olejnik, ile treningów podlicz w głowie zrobić do walki z panem Maxilem? Myślę, że na tą rurę to nie potrzeba treningu. Ile? Realnie, tylko bez ściemy. Realnie ile zrobię, czy ile mam zrobić? Realnie cały czas się wali ile temat. Ile zrobiłeś i ile masz zamiar jeszcze zrobić w sumie? Podaj mi pełną ilość jednostek treningowych, proszę. Ile zrobiłem? No nie wiem, no. Tak wiesz, na taką kurwa rurę i szczura jebanego to nie za wiele potrzeba, żeby go rozjebać. Robisz jeden, dwa, trzy... Ale będzie lekcja pokory, kuryweczko. Czy w ogóle nie robisz? Nie, myślę, że tak dwa, trzy na pewno robię. Dwa, trzy. Okej, okay. Jak długo trenujesz?
No nie mam jakiejś takiej ciągłości, bo przeważnie jak są walki, to trenuję przed walkami. Jak nie mam dogadanej, to nie trenuję. Nie będę oszukiwał, nie jestem kurwa jakimś MMA fighterem profesjonalnym, tylko okay. Jestem kurwa osobą, która tutaj pogramia tych śmieci, którzy przychodzą po prostu dla atencji. No i kurwa... I w łeb, kurwa! Słuchajcie, widzicie jaka to jest rura na ziemi. Nie ma szacunku do jedzenia, rzuca jedzenie. Leżało na ziemi, kurwo, jebana bita. No to kurwa, powinieneś być skancelowany jeszcze szybciej niż w ogóle. Dobra. Mieliśmy o tym rozmowę. Bo kurwa, dzieci nie rurę, jak mówisz, mają co jeść niektóre, a ty kurwa rzucasz jedzenie dla mnie. Ty jesteś frajerem zwykłym, że takie coś robisz w ogóle, bo ja nigdy w życiu nie pomyślałbym o to, żeby rzucić jedzeniem, bo mam kurwa jakikolwiek... Mówisz coś? Kurwa, jakikolwiek honor w sobie, kurwa, co mówisz? No i to, bo cię to boli, kurwa, że nie masz jakiegokolwiek szacunku, kurwa, i nie potrafisz się zachować. Stary, to leziało na ziemi, widać, kurwa, na kamerze. No kurwa, nie, stary, jedzeniem się nie rzuca i tyle. Ty jesteś, kurwa, nienauczony jakichkolwiek zasad, jesteś zwykłą pałą, jebaną i tyle w temacie, rozumiesz? Nikt cię nie nauczył, kurwa, jak powinno się zachowywać. Ale spokojnie, ja cię nauczę. To z ziemi, to wpierdalaj, będę kurwa, cię bił, tam na ziemi. Będę cię bił, ale będę cię oszczędzał. Będę cię napierdalał jak dziwkę. Powiedziałeś, że jedzenie się nie rzuca, to na ziemi, to wpierdalaj, to z ziemi, kurwa, to, bo to leżało na ziemi. Będę cię katował, Ruro, jebana, będę cię katował w pierwszej rundzie. Zajmij to, kurwo, będę cię katował w pierwszej rundzie. Nie dam ci, kurwa, szybko odpocząć. Nie dam, będę ci, kurwa, męczył mi, rozumiesz? Co mówisz? Na podwórku, dziękuj, szlato jeszcze raz. Rzuciłeś, kurwa, truskawką śmigło. Pokażcie to, rzucił truskawką śmigło, spierdolony. Kolegom, rzucił truskawką, kurwa, walczy się pana, rozumiesz? Zatelowanie, zarzucanie truskawką. Będziesz, kurwo, dziękował na kolana moim kolegom. Rzucał truskawką, rzucił truskawką, olejnik. Śmieciu, jebany. Nie dawajcie mu reklamować skamów, rzucił skurwie truskawką, jebany. Pancel olejnika, chuj ci na kurwę. Ja go zaraz rozjebię tutaj. No, jest taki debil. Robić, bo ja nie chcę tej kurwie oddawać chłopie większego procentu za to, że go uderzę, niż on ma kurwa pensji, jebany śmietnik, jebany. Rzucił truskawką, mam to kurwa na nagraniu. Nie, kurwa! Znaczy, jak ty kurwa to... Jak ty kurwa przy kurwa takiej kurwie możesz siedzieć bez kitu? Ja bym go tam rozjebał zaraz. To jest zwykła kurwa. Odczytaj o tej Ej, sprawdźcie, mamy lekarza na sali. Ja sprawdźcie, czy olejnik nie popuścił. Jesteś taki. Wymieńcie papersa olejnikowi. Kurwa, że ja nie chcę papersa. Zdanie, że chcę z sobą walczyć, kurwa. Niech ci już będzie, dam ci zarobić. Szmato jebana, ale to jest... Masz nic do gadania, jesteś dziwką i federacji, wypierdala stąd, kurwa, kanałami, jebana, kurwa, po Krako. W Warszawie twój ostatni... Masz rację, będzie. Ciągnij się. O, kurwa, tak z tobą zatańczę. Masz rację. Z moim mopem, kurwa, do ścierania oktagonu, kurwa. Powiem tak, bardzo mocny statement. Mocny statement, oceniam. Leciała. Myślę, że... Rzucił truskawką, widziałem. Spadła mu, spadła. No tak, no to przez niego. Kurwa, powinien być skancelowany. Przed chwilą tak olejnik powiedział. No powiem tak, te emocje to chyba są emocje, na które ludzie na pewno czekają podczas tych konfrontacji. Ty potrafisz i odpalisz się tak na walce? Czy to będą tylko słowa? Ile razy pokazał, z Robalinim na przykład. Kochany prowadzący, czy nie oglądałeś moich żadnych walk, czy chcesz mnie teraz... Ale dobra, bo się odpalasz... Gladiator, kurwa, poczekaj prawdziwy. Poczekaj mi, Michał. Poczekaj. Jak ja się, Tomek, kurwa, nie potrafię odpalić, przepraszam. Ale dobra, co dalej? Co dalej? Tak, schowany na tą kurwę naprzeciwko, że ty zaraz tym oberwiesz, rozumiesz? Ja oberwę? Będziesz też mówił, że ja nie potrafię czegoś? Ja oberwę? No po prostu jak mnie zdenerwujesz, to tak, no Michał, sorry, ale nie denerwuj. Staniesz po łbie i tyle, no. Nie są przelewki, ja to jest olejnik, pamiętaj. Wygrać? A czy ja nie wygrałem żadnej walki? Nie widziałeś? Co ty gadasz? Wygrałeś z Robalinim. Trzy walki wygrałem. Pytam się jedynie. Trzy walki! Jakim Robalinim? Mórz Barber wygrał dwie, idioto. Jakim Robalinim? Co dalej? Czy to jest... Mórz Barber wygrał dwie. Ile... Ty wygrałeś jedną. Palasz, to wiem, ale co dalej podczas walki, jak ona idzie? Ale co ma być podczas walki? Kończy szybko tą rurę i tyle. Weźcie mnie, wystawcie z Push Barberem i z olejnikiem, to może będzie miał jakiś ułamek szansy, żeby cokolwiek wygrać. A ty wygrać. Chcesz być z Push Barberem, no, a ja sam, tak? Na was dwóch. Ty jebana pizdo, kurwa. Ja na was dwóch, bo kurwa dwie z twoich trzech wygranych walk to... Ale ty z Push Barberem. Nie, ty jesteś od... Ale myślę, że to... Dociera to. Myślę, ale że to zostałbyś, myślę, że tak zrobiony, żebyś nie mógł chodzić po tym. Było mocne. Nawet prowadzący to tak... Kaczor, łapiesz się za głowę, witasz... Męczony jestem troszkę. Rowerem tydzień jechałem, żeby go zobaczyć, kurwa. Jak się odnajdujesz w frikach, w prime? Kurwa, to jest chleb powszedni, nie? Wiesz, w niejednym cyrku już by uczestniczyłem. A czy ogólnie... jakiś odbiór ludzi, czy swoich fanów po tej konferencji? Proszę, czy odziedziczę swoich fanów? Nie. Czy widzisz odbiór, jeżeli chodzi no o... No kurwa, wiesz, ja w internecie... Ja nie siedzę w internecie, nie?
No dobrze, ale masz media społecznościowe. Mam media społecznościowe, daję tam koledze albo komuś tam to prowadzą. Czasami odpiszę tam ludziom, oczywiście w ramach szacunku, bo do mnie różne ludzie pytania zadają. Ostatnio nawet obiecałem, że koszulki porozdaję na farta im, to musiałem się jakoś kurwa do tego odnieść. To raz na jakiś czas jestem w tych mediach, ale żeby kurwa psuć sobie tym głowę, to nie moja liga. Dbam o swoją kurwa komfort psychiczny, nie? Nie za bardzo tego się. Bardzo, że musiałem jest... Aczkolwiek... Słuchajcie, przepraszam, ale... Co widzę, sto lat, niech żyje paramaksil nam. Tak, on słucha. I szczura czwarty jest, niech żyje nam. Zajebałeś nie jednego szczura kurwa, dzisiaj, nie? Dzień dzisiaj, wszystkiego najgorszego. Ty nie jednego szczura dzisiaj zajebałeś, dzięki olejnie. Paramaksil ogólnie brzmi jak, kurwa, jakiś niedokończony lek na potencję, kurwa. Cały czas na telefonie czytasz, co ci piszą widzowie, idioto jebany. Leki na potencję, ale ci coś nie wyszło. Wyszło, kurwa, i stąd jest zobaczysz, paramaksil. Ile mam potencjał w sobie. Wszystkiego najgorszego, baw się dobrze. No to za tydzień, czy tam za półtorej tygodnia, zobaczysz, ile mam w sobie potencjał. Kurwa, ja za tą kurwą, jak ja się cieszę, ja że tak ciebie kurwa. Jadę i tak cię mielę tu. Jak ja się cieszę, że bo tak to jest taki mielę, free money. Stary. Ej, ty nawet nie wiesz, mi to sprawia przyjemność, że jesteś tak mielony tutaj, kurwa, przed moją publicznością. U mnie, kurwa, w federacji. Jesteś mielony, kurwa, zwykła jebana, która została wyrzucona z Sejmu. To jest specjalne, że kurwa mówisz, że swoją publicznością tutaj transmitujesz? Masz jakąś prywatną retransmisję? O, nawet nie wiesz, kurwa, z czym to się wiąże. Ty nawet nie wiesz, jaką kurwa grę wdepnąłeś. Ty jesteś skończoną kurwą. Też wiadomości chyba tylko na swoim Instagramie, gdzie kurwa... Ale jesteś zdenerwowany, kurwa. Nawet nie wiesz, jak mnie to jara, że jesteś tak podkręcony, a ja po prostu wjeżdżam w ciebie jak w szmatę zwykłą. No i będzie, kurwa, lekcja pokory. Jest kilka komentarzy, jak patrzę tutaj. Oczywiście, moi drodzy, przypominam, że pay-per-view do kupienia na stronie... Z mojego linku, Paramaxi podłoga. Polecam. TV. Na Instagramie. Nie, bardzo mnie interesuje, bo też dużo osób pisze o tym, że olejnik musi być po jakichś środkach odurzających. O kurwa, no ja przecież mówiłem to, że po tak jest. Środkach no. odurzających, kurde, czy co? To nie jest typowe zachowanie. Ja po prostu jestem sobą. Jest słuchajcie, ale on, kurwa, ewidentnie jest popłudzony w chuj. Słuchaj. Ja kładę dwie dychy na stół, ty kładziesz dychę. Jeżeli jestem pod jakimiś środkami twardymi, oprócz marihuana to są środki. Sprawa, którą mam na receptę. Marihuana to są środki, nie? Dał niejebany. No to ja ci mówię oficjalnie. Ale stary, kurwa, siedzimy tu godzinę ponad. Że jestem pod wpływem trawy, którą mam on na receptę. On jest pacjentem, to człowiek, daj mu spokój. Siedzimy tu ponad godzinę, kurwa. Zamknij to pizdę, słuchaj. Dobra, słuchaj, wykładam szmato jebana 20 koła, jeżeli będę pod czymś twardym, a ty 10 koła, jeżeli dobra. Będziesz i robisz testy po kurwa konferencji. O, czyli się boisz, czmuje jebany. Zamknij pizdę na chwilę. No czekaj, kurwa, na zjazdzie odrenowa szmato jebana i tyle. Chcę się faflonić, chcę się odnieść do tego, co mówisz. Jasiu, czy po ponad godzinie RCK-i albo jakieś betaketony wyjdą mu z krwi? Kurwa, po ponad godzinie nie ma chuja. Dlatego jesteś taki pewny siebie, bo zanim dojedziemy, po testy, zanim je zrobimy, to już chuja ci wyjdzie. I tak, kurwa, tak wygląda prawda, czpunie pierdolony. Zajebałaś, kurwa. No to jak mówisz, że jestem czpunem, to czemu? Jak mówisz, że jestem czpunem, jak mówisz, że jestem czpunem, a biegły sądowy, powie ci, kurwa, jak wygląda sytuacja. Bulaj mnie, prostytutko jebana, pójdź na kurwę, teraz czpunie. Tutaj jesteś i będziesz... Nie świętuję dnia szczura, ten... Słuchaj mnie teraz, gdzie jest twój dzień? Dzień szczura, a ty jeszcze, kurwa, taką ksywkę mi nadali, a ty jeszcze coś tam, kurwa, miałczysz. Jebany, kurwa, czpunie. Dlaczego nie chcesz... Mówisz mi paruwo jebana? Proszę nie obrażać użytkowników substancji. Zamknij tą pizdę też tam, kurwa. Jebasz, kurwa, użytkowników substancji. Mówisz mi... Promowanie tego jest chujowe, niech każdy sobie robi po tym czasie, co chce. Ucisz tą kurwę. Nie, no bo kurwa... Kurwa uciszona. Kurwa uciszona. Kurwo jebana. Ucisz, co on w ogóle cokolwiek mówi? Przecież jest zero wartości dodanej. Kurwo, dam ci pizdę, bez kitu. Weź go. Nie każdy sobie robi w wolnym czasie, co chce, ale promowanie, kurwa, tak jak Jasiu, to za ja to promowanie substancji. Ja mam propozycję, Paramaxiu. Co? Daj mi minutę, 60 sekund, ja włączę stoper. Masz 60 sekund i ty... Czekaj, stop. Sikaś mi się, chcę otworzyć ja mordę olejnik. Ja włączę 60 sekund, dobra? Twoje mordę, zrobię sobie pisuar. Cicho, 3, 2, 8. Jeżeli mówisz, że jestem czpunem, to dlaczego nie chcesz założyć się o siano, które kurwa od razu po konferencji... Nie masz kurwa siano, stary, nie będzie żadnego aneksu. Kurwa, bym cię mógł kupić. A nie, zdajmowe kupony. Słuchaj, jeżeli sądzisz, że jestem czpunem, załóżmy się o to i tyle. Masz jakiś problem z tym? Wykładasz dychę, ja dwie i tyle. Masz 40 sekund jeszcze do wykorzystania. Czy chcesz coś dodać? Na tą kurwę nie będę nic dokładał, bo to już szkoda zachodu. Bez kitu już mi tak dobra. Wkrywa, że nie dam rady. Dobra,
Uwaga, odpowiedź. Ja powiedziałem, już minęła ponad godzina, odkąd tu siedzimy, więc żadne, kurwa, prawdopodobnie dragi nie zostaną wykryte w twojej krwi. Jakikolwiek, tym bardziej, kurwa, takie typowe testy z apteki, które sobie wpierdolisz do mordy i patyczkiem sobie pogrzebiesz. Dlatego jesteś taki pewny siebie. Ba, często miałeś problem z narkotykami, że... Zamknij mordę, kurwa, śmieciu. Chuj ci na łeb. Nie masz nic do powiedzenia, no. Więc dlatego jesteś taki pewny siebie, żeby robić te testy. A prawda jest taka, że siedziałeś w tym kibru, co chwilę tam, kurwa, robili delegację i napierdalałeś. I wszyscy ludzie, co piszą tak na czacie, mają z tym słuszność. A ja, no, kurwa, no biję się z takim śmieciakiem, to stwierdziłem, że jak już postawili przede mną wino, no to mogę się napić tego winka i spokojnie, kurwa, dojadę. Olejnik zadał ci pytanie, czy przyjmuje? Jakie? No. Nie przyjmuję, no bo powiedziałem, że godzinę ponad od przyjęcia takich substancji w stylu jakichś stymulantów, to nic mu nie zostanie wykryte w takim standardowym teście z apteki. Więc bez sensu są takie testy, no. Dobra, czas. Słuchajcie, mamy tutaj debatę poczekaj, polityczną. Słuchaj mnie. Dajesz się za osobę, chyba to moderować. Odwróć jestem, kurwa. Uwaga, odpowiedź. Proszę, tak, lecimy. Teraz tutaj jesteś osobą, która się zna tak na narkotykach, to chyba musi być w tym jakaś prawda. Nie wiem, to może tak, mam wiele znajomych. Testy, kurwa, co tydzień, chłopie, że ty wiesz, ile to się ale utrzymuje. Stary cpunie jebany. No to czemu, kurwo, nie chcesz tych testów zrobić? Pytam. Mogę zrobić, kurwa. No to pytam. Ja bez problemu mogę zrobić testy. No to w czym problem? Ty mnie oskarżysz o cpuna jebanego. Jeżeli, kurwa, nic mi nie wyjdzie twardego, to płać mi dychę. Co to znaczy twarde, kurwa? No nie wiem, kurwa, oprócz zioła... Ja 20% zawijam. Wszystko oprócz zioła, które jest na receptę. Dobra, jeżeli podpiszemy jakiś aneks, to spoko, bo później będzie, kurwa, wycofywanie się z zakładów, tak jak Paweł Jóźwiak. Ja, stary, jestem trzeźwy, jak i ty jesteś, nie wiem, ale ewidentnie jesteś jakoś za bardzo pobudzony, nie? Wręcz tak, do... dwóch do drugiego... Od dwóch promili się zawiesić. Dwa fajmy temu, jak walczyłem, musiałem zrobić testy z nienacka, bo posądzili też, że jestem... Dobra, skończ się, fafluni, kurwa, idioto jebana. A słuchaj, wiesz, dlaczego, kurwa, tak się zachowujesz, szmato jebana? Wiesz dlaczego? Dlatego, że mnie tak gorączkujesz, że mam endorfin w sobie i zajebistego zachowania, takiego po prostu, żeby mówić cię jak kurwę, czuję się podekscytowany. Nie słyszałem, sorry. Wyjebany, kurwa, w normalnie. Nie słyszałem, co mówię, sorry. Federacji i mnie, że jesteś... Sorry, nie słyszałem, co mówię. Marionetką, która siedzi i jest pana, rozumiesz? Sorry. Dlatego. Dobra, panowie, czuję, że to jest moment, kurwa, żebyśmy powtórzyli face to face. Chodźcie. To są dobre emocje. Ludzie na czacie chcą face to face. Chodźcie, spróbujemy. Tylko bez rękoczynów, dobra? Deal. Słuchaj, ja jakiekolwiek mam zasady co do tej kurwy, nie wiem, czy ona ma jakiekolwiek zasady, więc wiesz, no jestem tydzień przed walką. Nie będę bił niepełnosprawnego, chyba że mi za to zapłacą, no. Masz Majka, skurwa. Zwracam się, fafluni, fafa mnie. Weź Majka, pogadamy. Ja wezmę już Majka, spokojnie. Bo ja byłem, no. To będzie niebezpieczne, ja będę trzymał te Majki w razie czego. Już najebałeś się, bo nie wytrzymałeś ciśnienia? Taki, kurwa, sportowiec, który nie pije, a się musiał napierdolić, bo olejnik, kurwa, zmiata? Nie, bo nudy, taka szmata stoi naprzeciwko mnie, to nie ma co robić. Szmatą, to ty jesteś, kurwa, wytrę tobą podłogę, ruchaną, stary. I tyle w temacie. Wytrę tobą podłogę, kurwa. W Berlinie cię walili w kukułę. A kto się dymał Sentino, kurwa? Sentino, ja nie wiem, stary, nie musisz, kurwa, każdego mierzyć. Ja pierdolę, jak mu jebie z mordy. Musisz każdego mierzyć swoją miarą, chłopie. Opierdalał pałę dla Sentino, żeby numery sobie razem nagrać, kurwa. Nie wierzę, że tyle mu wypłacili. Kurwa. Para Maxfield, ty kurwa wierzysz w to, że wygrasz, ty dostaniesz ja dwa, a ty wierzysz, że ciebie? Chłopie, jak ja, kurwa, mam tak wyjebane na ciebie, że to chuj, serio, ty nawet nie zdajesz sobie poza tej sprawy. Poza jestem face to face. Jak szybko, nie, przysięgam, nie będę był niepełnosprawnego. Para Maxfield, nie będę był niepełnosprawnego. Zobacz, jaki ty jesteś rady, witaminki, ty bierzesz? Bo ja akurat chodzę sobie, kropluweczki fajne robię, a ty wyglądasz jak, kurwa, śmierć, ty jesteś blady jak trup. No ale co, ty, kurwa, taki kasztan. Masz punkt otwarcia, masz punkt otwarcia i się coś próbuje, chłopie, no to ktoś to mogę się przepchać, pan, jak szmata leci, chłopie, to jest, kurwa, 50-kilową, kurwa, zwykłą kurwą. 85. 85? 75. No to, kurwa, ile ty z nią zlicy, tak się najebałeś tym winem, czy to mówię? Jesteś tak najebany, główka z tym, co mówię. Główka słowa. Oj, tam. Dobra. Chyba i na koniec do kamery jeszcze spuśćcie, bo to na pewno będzie kontakt. Oj, para maxi patas, lewy prac. Kurwa, nie ma jebana. Szklano, na łapę. Jestem tak naładowany na ciebie. O, pokazujesz, bo lubisz w dupę, to pokazujesz. Dupę śmieci, jebać cię, ale niestety nie ja. Pocałuj mnie w dupę, kurwa, śmieciu.
I bardzo proszę, to wszystko 13 kwietnia będzie miało swój koniec. Pamiętajcie, sprawdzajcie dis na Nitra, jebać go kurwę. Mój numer tuż przed walką wychodzi. Numer do wyjścia do oktagonu, kanał Pora Maxi na YouTubie, zapraszam. Widzisz, to jest tak, Kaczor, dużo osób spodziewało się, że dzisiaj podczas tej zadymy ty będziesz wił prym w tym, co się tu będzie działo w dymach. Póki co, to widzę tak, ty bardzo spokojnie siedzisz, czerpie, w ogóle inna twarz twoja, zupełnie inna. Jasiek trochę przygasł. Jasiek obity, kurwa, co? Jasiek przygasł trochę. Ja pan... gadać. Bardzo przepraszam, chciałbym coś powiedzieć na koniec. Sam to pan redaktor, że tak powiem, powiedział. Sam powiedziałeś to. Nie Jasiek, tylko Małgośka. Tak ludzie komentują tak ludzie. Na czacie. I zostańmy przy tym, co ludzie mówią. To mam nie obrażać? Małgośka. Co nie? Nie, masz kto ma wiedzieć, kobiet? O co chodzi, ten wie. Boisz się kobiet? Małgosia, cicho. Coś złego jest byciu kobietą? Siedź, Małgosia. O, bez zobacz, no i jedzenia. Zobacz na debila, znów rzuca jedzenie. Leżało to na ziemi, kurwa. Najebał się kretyn, nie umie się zachować. Leżało to na ziemi, zrywa się. Ja na twoim miejscu, Kaczor, bym mu mistrza wyjebał za to, że on jedzeniem w ogóle rzuca. Chcę wrócić do twojego pytania. Słucham cię. Do którego? Mówisz o tym, że byłem całkiem inną osobą tak. Na tamtej konferencji. Ja po prostu, kurwa, nie chcę się zniżać już do takiego dna, jak jest, jaka Małgośka do jest. Do takiego nie? Dna, jakim jesteś. Nie chcę się zniszczyć. Ja nie chcę się zniżać do twojego poziomu. Ja po prostu moim zadaniem jest cię, kurwa, zniszczyć i tyle. I podziękować. I wychodzę. Niszczę i wychodzę. Ja nie będę z tobą wchodził w polemiki. Słuchaj mnie, Małgosiu. Ja nie będę z tobą w polemiki wchodził. Ty masz, kurwa, takie oczy przestraszone, że ty jesteś skończony. Przecież widać. Tak, strasznie jestem przestraszony. Ja ledwo dziabnąłem, kurwa, tym Michałeczkiem. Ledwo cię dziabnąłem, to masz już pizdę rozjebaną. Ja nie chcę wchodzić z tobą w polemiki, chłopie. To ty jesteś, kurwa, intelektualnie, no bo kurwa, nie masz, jak ze mną w ogóle wejść w polemikę, bo ty nawet nie wiesz, co to jest modlejnik. Kończ, kurwa, dziękuję. Ty nawet nie znasz połowy słów, które ja wypowiadam, więc jak masz ze mną wejść w polemikę? Mam wejść i cię wykończyć, chłopie, tyle. No, a po para Maxi wejdzie olbrzym i jest zniszczony psychicznie. Do Jaśka Kapeli ja mam tego pytanie olbrzyma. Jeszcze. Jestem w strachu. Powiem, że ludzie się zastanawiali, czy to wszystko, co pokazujesz medialnie, to jest twór twojej wyobraźni i konwencja, którą kontynuujesz od... Czekaj, Kaczor, daj odpowiedzieć. Czy ty, którą kontynuujesz od... Choroba psychiczna. Czekaj. Kaczor się najwyżej identyfikuje ze mną, więc odpowiada za mnie, więc może on powie. Gdzie na przykład byłeś u Krzyśka... U psychiatry, gdzie byłeś? U jakiego psychiatry? Programie. Powiedz... Czy, mogę ci polecić. Powiedz, jak to wygląda... tylko chciałbym szczerą odpowiedź. Czy to jest kreacja... Imię, nazwisko tak psychiatry. Kajetan Korzeniowski, polecam. Tak, mam ADHD, biorę na to leki od psychiatry. No. Jak byłem u Krzyśka, to jeszcze nie miałem diagnozy. Być może zachowywałem się trochę dziwnie. No, może jestem dziwny. Ludzie są różni. Nie wiem, czy to jest problem. Że ludzie są dziwni? Nie, ja też mam ludzie na przykład ADHD. Różni, no. Spoko. Wydaje mi się, że lepiej być mną niż takim kaczątkiem. No. W ogóle ja właśnie dostałem wiadomość od Nitro, że Olejnik zamierza wejść w związek partnerski z Sentino. Że to już niedługo. Jak coś, to ja mogę być świadkiem na waszym ślubie, kurwa. Chłopaki. To, że ty i Nitro jesteście jakimiś, za przeproszeniem, kurwa, PDF-ami, to nie znaczy, że my jesteśmy, kurwa, Sentino, bo jesteśmy dobrymi ziomkami, którzy, kurwa, dobrze się bawią przy jebaniu z mat takich, kurwa, którą jest ty i Nitro, jebać cię, kurwo, razem z tą szmatą, która trzy razy nawet, kurwa, ze mną się bała wziąć. I to są właśnie słowa nowego sponsora Sentino. Nowy sponsor Sentino przemówił. Rozumiesz? Paramaxil, jaki ty masz, kurwa, game plan, kurwa. A, zapomniałem, twój game plan, kurwa, jest taki, żeby przyjechać i dostać w pizdę jebana szmatą. O, proszę bardzo, jest i Kasio, że Nitro to pisa, to... Wodzianka. Paramaxil, ja też dostałem pewną wiadomość i pytam ciebie następująco. Jak ci idzie technika Tornado Kika? Co? Ale to nie, no nie możesz jakiś taki przesłanek tutaj... No ja stwierdziłem, że na Olejnika nie będę trenował niczego poważnego i będę trenował tylko jakieś ekwilibrystyki, żeby...
No żeby było ciekawie na tej walce, no więc no zobaczycie na walce, co się będzie działo, ale będzie grubo. Co się będzie działo, że w pizdę dostaniesz kurwa w 20 sekundach, że cię zniszczę. Wszyscy eksperci, wszyscy eksperci z Total Betu jasno stwierdzili. Ja jestem ekspertem i ja będę się jebał. Jesteś ekspertem od dostawania w pizdę, kurwa. Pana. Ty się kurwa boisz tego, co cię spotka, kurwa. To jest karaś polskiego free fightu. Człowiek, który karaż, zawsze dostaje w pizdę. Że harnasia pierdolisz po walce na kurwa smutek, żeby było. Mogę harnasia pierdolić walką i tak ci najebie. No. Ty mnie wkurwiasz bez tytułu. Ale ty kurwa, możemy już to skończyć. Ciebie po tej konferencji. Ja po prostu czuję, jak mi się poziom inteligencji obniża od siedzenia tutaj. Spokojnie przeczytasz Bzikać potem dwie książki. Otwórz mordę, Olej, niech ci nas tam do ryja. Pytałem... Jesteś jebanym, kurwa, zjebem. Co ty masz jakieś fetysze, kurwa, nie powiem jakie, chłopie, co ty w ogóle pierdolisz? Kaczor, wyjeb mu liścia, bo ja nie wytrzymam przy tej kurwie, co ona gada w ogóle. Kurwa, co ona gada? Słuchaj, nie wytrzymam z tą szmatą. Pytałem Olejnika, jak wyglądają treningi u niego, ile jednostek robi, a ja się dowiaduję, że... I znowu rzucił truskawką, patrz się, kurwa, tam. A ja się kurwy syna mówił, że kancelować mnie zarzucanie jedzeniem. Tam jest truskawka rzucona przez Olejnika. Mega hipokryta. Jesteś jakiś pierdolnięty chyba, co? Ja się dowiedziałem, że u ciebie się zaczyna od godziny 14 i że ciężko ci wstać na trening w ogóle. Skąd ty wiesz takie rzeczy? Prawda? No Jezu, jak trenuję do takiej cioty jak Olejnik, to co ja się będę, kurwa, męczył? No to tak całe życie... Robię szybki trening... No ciota to na ciebie całe życie w dzieciństwie gadali na podwórku, że ciota idzie jebać... Do poprzedniej walki miałem jakąś farmakologię, a do tej walki stwierdziłem... Do poprzedniej walki miałem jakąś farmakologię, teraz stwierdziłem, że jeden trening dziennie, trzy razy w tygodniu, albo dwa razy w tygodniu... No, farmakologia to jest, kurwa, mefedron, wystarczy, no. No przecież jesteś na hita, dlatego nie chciałem cię popić do walki, hita. Później nie wyszedł. Ale no. Będzie bolało. Mimo tego, ale że, będzie mimo tego, że tak szczekasz, szmato. Ale będzie bolało, śmietniku, no. Jebany, jak będziesz jebany w oktagonie i poza nim i kurwa jeszcze wcześniej. Jak przyjdziesz umyta, to będziesz jebana i tyle ci powiem. Zobaczymy, jak w czwartek będziesz już na miejscu osrany i chodził, kurwa, że sobota już tuż i kurwa, po ciebie Olejnik wpierdolić cię, kurwa, do czarnego wora, szmato jebana. Ja ogólnie dzisiaj tam chciałem przeprosić za mój język, ale po prostu... Nie, wystarczy, dziękuję. Zastanawiałem się zawsze, dlaczego Kasiusz... Dzięki, Kasiu. Kasiusz, zauważcie, spójrzcie na Kasiusza. Co ma na szyi? Zawsze nosi klucze, nie? I zastanawiałem się od samochodu, dlaczego on te klucze nosi. Samo, żeby nie zgubić, kurwa, bo to zawsze spierdalają te klucze jakoś w niewiadomych miejscach. Pięknie, wejście Wodzianki. Ja przypominam, moi drodzy, że... Mojego linka z pay-per-view, Paramaxil podłoga na Instagramie. Kupienia. Paramaxil to podłoga jebana, a nie kurwa. No tobą wytrę podłogę, szmato jebana. Oraz... No, ale będę tobą oktagon, kurwa. Dobra, będzie. Cieszę się, że będzie czysty oktagon. Kurwecko. Bardzo mi się podoba tutaj, tu jest po prostu jak w szkole podstawowej z wami. Tam jest szkoła specjalna z tamtej strony, ja mówiłem. Nie, o tego nie chcę mówić, tu jest tego nie chcę taka, mówić, bo... Oddziały integracyjne pierdolone, olejny, kurwa, kurwa codziennie i wypierdolisz się prowadzić. A się na wózku nie jeździsz, kurwa, żeby jakieś niepełnosprawności nie stwierdzili. Ty jesteś taki, kurwa, desynchronem i pan. Tak chodzisz, kurwa, po tym oktagonie, nie? Ja ci się utrzymujesz, ale dla mnie tutaj jesteś zwykłym betem z bramy, kurwa, na które puszczają. A co ty robisz sam z siebie kreatywnego w internecie? Nic, ja robię, kurwa. Sam z siebie, mordo, ja robię tyle rzeczy. Paną kamerzysty i, kurwa, osobą, co skamuje na Instagramie, no i płynie. Chciałbyś, no, chciałbyś być mną. Cieszę się, kurwa. Cieszę się, bo że się wkrzesili w fejmie. Ty jesteś moim podmuszkiem, jebanym. Skończony. Cieszę się, że, kurwa, daję ci zarobić. To naprawdę. Jest, kurwa. Tak się cieszę, że dzięki mnie zarobisz. Teraz serio. Postaram się ciebie tak nie bić mocno, bo wiem, że bez tego sobie nie poradzisz w życiu. Postaram się nie bić ciebie tak mocno, bo wiem, że sobie nie poradzisz, kurwa, bez free fightów w życiu. Start dzięki mnie. No, no. Bo jesteś już, kurwa, ku, kurwa, końcowi. Masz lepszy start dzięki mnie. Odbanowałem ja końcowy. Jest mój początek, jest mój nowy początek, kurwa, nowe rozdanie. Pomału będziemy zmierzać, natomiast ale jak zmierzamy ku końcowi? Prośbę do reżyserki, żeby podała numer telefonu, jeżeli macie ochotę dodzwonić się do studia i porozmawiać z bohaterami dzisiejszej Zadymy, to serdecznie zapraszam, dzwońcie. Numer powinien być wyświetlony na dole. Tak samo przypominam, że raz na jakiś czas wrzucamy tam kody pay-per-view for free. To pierwszy tylko ten... weź, powiedz reżyserce, żeby przypadkowo nie dali numeru z Dejdzona do tego chłopa naprzeciwko mnie. Dobra, słuchajcie, Olejnik Sentino, Diz na Nitro, musicie to sprawdzić koniecznie wszyscy, kto tego jeszcze nie robił. A my z Paramaxilem... No co, niestety będę nim, kurwa, wycierał oktagon. Będziesz umyta, to będziesz jebana, suko i tyle. No zobaczymy, kto czy ją będzie... Ojejku, jaki groźny ratlerek, kurwa, jaki groźny ratlerek, kurwa, ty się widziałeś w lustrze, ty jebany, kurwa, i pycylu pierdolony, ale jestem podekscytowany, że będziesz wycierany, kurwa, oktagonem. Strachu, jak przed wielkim Olejnikiem idzie.
jebany będzie Olbrzym, po tego nie i po za nim. Robalinim, co nigdy na treningu nie był. Olbrzym. Oj, dlaczego tylko Robaliniego mówisz? Jak tam jeszcze były dwie inne osoby. Push Barber. Push Barber wygrał z dwoma innymi osobami, no. No tak, tylko nie wiem, kurwa, gdzie ty to oglądałeś, kurwa, i na jakim streamie, chłopie? W piździe cię mam, dobra. 15 sekund chłopa skończyłem, a ty mówisz, że jesteś Push Barber. Go 19 sekund to kończysz na 100 dzień, kurwa, ze swoją kobietą. Co? 19 sekund to kończysz ze swoją kobietą, stary, a nie, kurwa, w oktagonie. Stary, kurwa, ja wolę kończyć z kobietą niż z chłopem, jak ty, kurwa, w dupie, jebać się. Kurwa, co ty pierdolisz, przecież, kurwa, mieszka ze mną kobieta i na streamach No nie wiem, mam stary. Mam swoją własną kobietę, masz jakiś, kurwa, kompleks, stary, masz jakieś uprzedzenie, stary. Nie będę zaglądał w twoje jebać życie prywatne, kurwa, w twoje łóżko, pierdolenie krzywe. No, kurwa, ty jesteś krzywusem, chuj ci na kurwa. A co najwyżej to tam? Olejnik. Chuj ci na kurwę pija pojebanej z kamerze. Pytałem chłopaków Kaczora o plany na walkę, pytałem Jaśka, jaki jest twój plan na walkę z parami? Tylko dostać w pizdę, przytulić kasę i nara. Oj, słuchaj mnie, księżniczko, zapomniałeś dzisiaj różowej sukienki założyć, żeby tutaj cię kapela ruchał? Ale spokojnie, ja cię rozjebię, a potem kapela będzie cię dymał po walce. I tyle, i ty będziesz zadowolony. Mój plan na walkę jest szybki. Szybko go rozjebać, potem kapela w niego wjeżdża i się bawią razem do końca wieczoru i mają fajny after. On jest porobiony w chuj, nie? Aż kapela się uśmiechnął, zobacz, mu się to podoba. Czyli przewidujesz koniec przed czasem. Kurwa, w pierwszej rundzie. Zawsze przed czasem kończy, nie? W pierwszej rundzie będzie dziwka dezłomowana. Jest typowy nieudacznik, zawsze kończy przed czasem. Kurwa, nieudacznik to tak cię na podwórku wołali. Nawet nie widzisz mojej, kurwa, zajebistej aury, która cię rozpierdoli. Aura spierdolenia, no. Ty siedzisz taki, kurwa, tutaj ściśnięty, zestresowany, kurwa, cikać mi się chce, kurwa, bo będę musiał się kłamać z internetu, oj. No i taki, kurwa, jesteś, boisz się tego, kurwa. Dobra, kończymy, to nie kostucha, kurwy, a kostucha szybciej nadejdzie, niż ci się to wydaje. Już, kurwa, psycha styling, psycha siada, ojej. Nie chcę mi się słuchać tej kurwy, wychodzę, nara. Myślę, że spokojnie. Wypierdalaj, wypierdalaj. Możemy zmierzać. I kurwa wyszła, dziękuję bardzo. A ktoś zadzwoni do tego czasu, słuchajcie, jeszcze raz mówię, 5 minut, jeżeli macie ochotę, telefon jest podany na dole, możecie się z nami kontaktować. No i mówiłem, że para Maxil zostanie zezłomowany? Został, jest szmata. Wypił chyba całą karafkę. Ja już półtorej tutaj. Ale no widzisz. No. A jak w ogóle się prowadzisz do tej walki? Unikasz alko? No ogólnie tak, nie piję, naprawdę. Serio teraz, ręką na sercu. Mhm. A inne substancje? Ja tylko medycznie palę marihuanę. Mhm. A powiedz mi, jak wyglądały kulisy, bo też mnie to ciekawi, nagrywania teledysku z Sentino. Byliście w Berlinie, serio? Nie, byliśmy w Hiszpanii. A, w Hiszpanii. A gdzie dokładnie? Nie powiem gdzie, ale tam... Gdzie? Wziął ten ogarnie mniej więcej. To nie jest istotne. No a w sumie dobra, to nic nie zmienia i tak, bo jakby byliśmy tam na chwilę. W Madrycie nagrywaliśmy. W stolicy? 3 dni. Zrobiliśmy całą epkę plus this. Więc 7 numerów, można powiedzieć. Mów do mikrofonu. Więc można powiedzieć, że 7 numerów żeśmy tam wytrzasnęli na całą epkę, co nie? Nitro to pała, ała. No, na przykład. Widzisz, jak w ucho wpada nawet kapeli. Okej. Jak oceniasz kolegów, którzy w branży muzycznej stawiają, no nie wiem, czy pierwsze kroki, bo olejnik chyba to... Nie, no to jest chyba 10. nuta albo 12. może moja. Ja tak nie śledzę. Ja to robię dla zajawki, znaczy wiesz, ja to nie robię tego, wiesz, ja to robię po prostu, bo mi się podoba, nie muszę na tym co robić, nie ten, ale... Ja mam tam swoje czopki w głowie, wiesz? Co masz w głowie? Swoje jazdy, ja tam za bardzo nie śledzę, wiesz? Skupiam się bardziej, ci teraz powiem szczerze, na swoich projektach. Ale tak szczerze powiem ci, że kurwa kiedyś, znaczy, że kurde kiedyś, nie spodziewałem się tego, że będę przy Kaczorze, którego słuchałem pół życia, siedział przy jednym stole, no i w sumie będziemy mieli jednego oponenta, czyli tego tutaj, kurwa, po prawej lewej stronie, którego nawet nie uderzę, bo nie chcę mu chrzciana oddawać. No, więc pomyślisz o tym, Olejnik słuchał ciebie, mówi bardzo, bardzo dużo muzyki twojej. Słuchaj, jak ty byś się poczuł, jakby ktoś powiedział, że masz zajebiste wywiady? Miło chyba, co nie? To idzie w dwie strony. A co sądzisz? Jak jest przysłowie, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Ale to nie dlatego, dlatego słuchałeś Kaczora. Tak, ale jakby teraz to się połącza wszystko. Mm. Nie? Ja Tomka nie znam tak osobiście, wiesz. Ale co o nim sądzisz tutaj, jak przy stolicy? No wykręcone korki, wiesz. Nie mogę tak go oceniać, kurwa, jeszcze publicznie. No nie znam tak Tomka, kurwa, dobrze, wiesz. Nie znam jego przeszłości, wiesz.
chujowo się tak wypowiadać na czyjś temat, kurde, wiesz. Troszeczkę to wręcz nie wypada, nie? A mnie za to znasz i zajebiście wypowiadać się na mój temat. Bo kurwa, ty nie masz jakiegoś kurwa spadalonego poglądu. Ty z urzędu. No to ja doceniam, że mnie znasz, a Tomka nie znasz. Urzędu jesteś. Bo ja ciebie nie znam, nie znałem ciebie. Ale tak mi wyjebałeś kury, że na tej konferencji i mnie nie obrażałeś, to nie słyszałem w ogóle, kim jesteś. Dobra, Małgoszka, cicho tam. Michał, jak bo może jesteś nikim. Jak się czujesz z tym dalej, że jeden zawodnik został tutaj zezłomowany? O, wraca, patrz, wraca, kurwa, wraca, patrzcie. Nie, bo mało co się nie zeszczałem ze śmiechu, kurwa, z tej dziweczki, co siedziała naprzeciwko mnie, ale wysikałem się, mogę wrócić. To co wy jest tu gadacie? No, to jest miliard zdanie, co tam powiedziałeś, że wychodzisz stąd, kurwa, jednak okazało Tomek, się, że masz chuja do gadania i musisz... Olejnik. Kurwa, i wróciłeś, szmato jebano. Tomek Olejnik utrzymuje, że zostałeś zezłomowany. To prawda. Tomek jak zwykle ma rację i on jest mega autorytarny. Ja się z nim zgadzam. Tomek mnie kurwa zgrillował, typowa sigma. Tomek Olejnik, niszczyciel kurwa wszystkich, no i rozpierdalasz w oktagonie. Kawał kurwy, dziwki. A dziękuję. Wszystko dla... kawał kurwy i dziwki to akurat o tobie, ale kawał chama to o mnie. Dobrze, moi drodzy, myślę, że to tyle. Mówiłem o 5 minutach do końca. Nie wiem, czy jeszcze, jeżeli mamy jakiś kod... Strachu jestem, to bardzo proszę, jestem w strachu. Że reżyserka wrzuciła go w tym zapraszam momencie. Na Instagrama Paramaxli Podłoga. Ale już chyba, nie wiem, mówię o kodzie, czy, ale chyba już nie ma kodu. Największa polska kurwa. Bardzo dziękuję, że byliście z nami, że oglądaliście. I pamiętajcie o tym, że Tomek Olejnik, Sentino Diz na Nitro. Pamiętajcie o tym. Małgosia. Jaś Kapela, Małgosia i Kaczor, BRS. Małgosia cię rozpierdoli. Siemano. Kwietnia, gala. Nie, trzymajcie się. Dobra, to tyle, uciekamy. Najnowszą kolekcję na środowiskomiejskie.pl.